Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam Panie Iwano Grodny, witam Wójta Gminy, bo witam Pana Petra Piotrowskiego, witam Panią Radną Powiatową Małgorzatę Martyłę, witam pracowników Urzędu Gminy, dyrektorów sołtysów i mieszkańców. Otwieram 18. sesję Rady Gminy Mobila, wierząc, że w kwestii uczestniczy 13 radnych postanowi forum niezbędne do prowadzenia obrad. Informuję, że do uchwały budżetowej wpłynęła autopoprawka pana wójta oraz w dniu dzisiejszym wpłynęła uchwała, którą proponuję włączyć do porządku obrad w punkcie dyskusja i podjęcie uchwał jako punkt pierwszy. Państwo otrzymali tą uchwałę, tak? Czyli włączamy ją do porządku obrad w punkcie 8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie jako punkt pierwszy. Czy ktoś z radnych ma jakieś zastrzeżenia, wnioski do porządku obrad? Nie ma, wobec tego przegłosujemy zmieniony porządek obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przed momentem przedstawionego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu pierwszego, przyjęcie protokołu 16 sesji Rady Gminy Mobilany. Czy ktoś chce zabrać głos? Wobec tego przechodzimy do głosowania nad przyjęciem protokołu z 16 sesji Rady Gminy Mobilany. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Za, kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Siedem wstrzymujących się, dziękuję. Przechodzimy. Jeszcze raz. Kto? Jeszcze raz w takim razie, kto z Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z 16 sesji Rady Gminy Mobilany? Proszę o podniesienie ręki. 5. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. 8 wstrzymujących się, dziękuję. Przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie protokołu z 17 sesji Rady Gminy Mobilany. Pani Radna Kotarna, proszę. Dzień dobry wszystkim. Ja chciałam zwrócić uwagę, że w protokole jest pomyłka. Punkt w punkcie, w którym ja zabierałam głos na ostatniej sesji, jest napisane, że stwierdziła, że wody w poprzedniej kadencji też brakowało, mimo tego, że nie było suszy. Ja zwróciłam na to uwagę na poprzedniej sesji, że przez poprzedniej kadencji, to jest w latach, kiedy przy władzy był pan Musiał, ciągle wyłączana była woda. Natomiast, a nie było wtedy suszy, natomiast w 2019 roku była bardzo duża susza, ani jeden raz wody nie brakowało. Więc bardzo proszę o zrobienie poprawki w tym protokole, bo to jest źle napisane. Dziękuję. To znaczy, proszę powiedzieć, o jaką poprawkę chodzi dokładnie. O to, że tu jest napisane w tym punkcie, że ja stwierdziłam, że w poprzedniej kadencji też brakowało, mimo tego, też brakowało wody, mimo tego, że nie było suszy. A mnie chodziło o to, żeby zaznaczyć, że w poprzedniej kadencji nie było suszy, woda była ciągle wyłączana, a w 2015 roku nie było suszy, a woda nie była wyłączana i była cała czas. Była susza, przepraszam. Pani radna, ale to bardzo proszę podać konkretne zdanie, które powinno być wpisane. Proszę, zamiast tego, które jest wpisane,
zapisane, proszę wpisać, że w poprzedniej kadencji, mimo że nie było suszy, była woda ciągle wyłączana. A w 2015 roku, mimo że susza była bardzo duża, ani jeden raz woda nie była wyłączana. Dziękuję. To jest zanotowane. Tak, wreszcie. Może sekundę przegłosujemy tą poprawkę. Kto z pań panów radnych jest za? Dziesięć za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Trzy głosy wstrzymujące. Pan radny Marek, proszę. Tylko drobna poprawkę do protokołu, do projektu protokołu nr 17. W mojej wypowiedzi proszę o dodanie dwóch wyrazów zbierając podpisy. Tutaj wypowiedzi, odpowiedzi mojej na odpowiedź panu Sołtysowi. Radny Grzegorz Marii odpowiedział Sołtysowi Skona, że to nie jest kłamstwo, o czym mówił, że na jego pytanie, co to za petycja, z którą chodzi po mieszkańca, tutaj bym dodał zbierając podpisy. Sołtys odpowiedział, że ja dostałem ją z Urzędu Gminy. W takim razie głosujemy poprawkę pana radnego Malika. Kto z pań panów radnych jest za? Siedem za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Pięć. Jedna osoba nie głosowała, tak? Jeszcze raz. Kto z pań panów radnych jest za podjęciem tej poprawki? Osiem za. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Pięć głosów wstrzymujących. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania przyjęcia protokołu z 17 sesji Rady Gminy wraz ze zgłoszonymi poprawkami. Kto z pań panów radnych jest za przyjęciem protokołu? Za. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Cztery, tak? Tak sobie zgadza się? Przechodzimy do punktu trzeciego. Informacja wójta gminy Mogilany oraz przedstawienie sprawozdania z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy Mogilany od początku kadencji do 31 grudnia 2015 roku. Panie wójcie, proszę. Dzień dobry państwu. Informacja dłuższa od 21 stycznia do dnia dzisiejszego, czyli do 17 marca. Spotkania poza godzinami pracy. 22 stycznia spotkanie opłatkowe przedsiębiorców, 23 stycznia spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Prawosani, 24 stycznia koncert noworoczny w Mogilanach, 11 stycznia godzina 16.15 posiedzenie komisji rewizyjnej. 4 lutego Złote Gody Małżeńskie, wręczenie odznaczeń Prezydenta Rzeczypospolitej za długoletnie pożycie małżeńskie dla 10 par, w tym była jedna para, która obchodziła 65-lecie pożycia małżeńskiego. To byli państwo Józefa i Bronisław Bobkowie. 6 lutego spotkanie w Szkole Podstawowej w Ogłosani, tradycyjna choinka. 27 lutego udział w zebraniu walnym Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarach. 29 lutego spotkanie z sołtysami. 4 marca tutaj na sali narad spotkanie, podczas którego pan Łukasz Smułka, szef gabinetu politycznego ministra infrastruktury i budownictwa pana Andrzeja Adamczyka, uroczyście wręczył
oficjalny dokument potwierdzający finansowanie i skierowanie do realizacji, począwszy od 2016, priorytetowych dla gminy Mogilany inwestycji poprawiających bezpieczeństwo na Zakopiance. Proszę Państwa o treść tego pisma. Szanowny Panie Wójcie, w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji oraz do spotkania, które miało miejsce w dniu 23 grudnia 2015, mam przyjemność poinformować o zapewnieniu finansowania i skierowaniu do realizacji, począwszy od roku 2016, następujących zadań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego na drodze krajowej nr 7 o priorytetowym znaczeniu dla gminy Mogilany. Są to budowa dwupoziomowego skrzyżowania z drogami powiatowymi ulica Zadziele i ulica Widokowa w miejscowości Gaj, również budowa chodników i zatok autobusowych. Drugie zadanie, budowa kładki dla pieszych w miejscowości Libertów i trzecie zadanie, montaż aktywnego znaku kasetonowego D6 nad istniejącym przejściem dla pieszych wraz z jego doświetleniem Mogilany Włosa. Szacunkiem minister infrastruktury i budownictwa. Od 7 do 9 marca udział Forum Wójtów i Burmistrzów w Bukowinie Tatrzańskiej. Natomiast od 9 do 13 marca wizyta w starostwie monachijskim w Monachium. Tam zostałem zaproszony przez starostwo powiatowe do reprezentowania gminy Mogilany i odbieram to oczywiście jako zaszczyt i wyróżnienie. Budżet gminy przy tym nie został obciążony ani złotówką. 15 marca Sąd Rejonowy w Krakowie ogłosił wyrok w sprawie zerwania umowy o budowę gimnazjum w Mogilanach. I tutaj może parę informacji. W dniu 15 marca roku 2016 Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok w sprawie spowództwa spółki Przemysłówka S.A. z siedzibą w Częstochowie przeciwko gminie Mogilany. Sąd uznał roszczenie powodowej spółki za zasadne i zasądził od gminy na rzecz spółki Przemysłówka kwotę 2 808 000 wraz z odsetkami od grudnia 2011 do dnia zapłaty. Ponadto 107 000 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Łączna kwota do zapłaty na dzisiaj to jest kwota około 4 275 000 zł. Wyrok jest nieprawomocny. Został złożony przez nas, przez gminę, wniosek o wydanie nam pełnego uzasadnienia wyroku. Jak otrzymamy ten wniosek, wtedy ewentualnie zostanie podjęta decyzja o zasadności złożenia przez gminę apelacji. Już teraz można określić, iż same opłaty sądowe od apelacji wyniosą 100 000 zł. No i oczywiście trzeba liczyć jeszcze z każdym rokiem z odsetkami karnymi dodatkowo. Sąd rozważa umiarkowanie kary oraz rozłożenie jej na raty, bo o to żeśmy wnioskowali. Jednak nie dopatrzył się uzasadnienia dla propozycji gminy, wskazując, iż gmina od początku procesu twierdziła, że nie ma środków na spłatę tego długu. Zatem nie ma sensu rozkładać go na raty. Obniżenie kary sądowi również wydało się nieuzasadnione, gdyż kara w ocenie sądu nie jest wygórowana. Uznając roszczenie za zasadne, sąd tym samym stał na stanowisku, iż odstąpienie od umowy złożone przez wójta Musiała było niezgodne z prawem, nie było to odstąpienie prawnie dopuszczalne, które ochroniłoby gminę przed zapłatą kar umownych. Czyli to by tyle wystarczyło, proszę Państwa. Ja myślę, że do tematu jeszcze wrócimy, jak uzyskamy uzasadnienie, wtedy Rada Gminy będzie musiała się pochylić nad problemem i nad pytaniem, czy przystępujemy do apelacji. Przypomnę, że wstępne wyliczenia według dzisiejszego oprocentowania odsetek karnych wychodzi, że jeden rok kosztuje nas około 300 000. Jeżeli apelacja
przeciągnęłaby się na 2 lata, to mamy 600 tysięcy plus oczywiście 100 tysięcy opłata sądowa. I tutaj trzeba będzie podjąć decyzję. Proszę Państwa, 16 marca udział w zebraniu grupy członkowskiej Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Mogilanach, której jestem delegatem. Przechodzę do spotkań i wydarzeń w godzinach pracy. 3 lutego spotkanie wójtów i burmistrzów w Kurii Metropolitalnej w Krakowie dotyczące Światowej Dni Młodzieży. Spotkanie to odbyło się z udziałem księdza kardynała Stanisława Dziwisza. 5 lutego spotkanie w Starostwie Powiatowym w Krakowie dotyczyło inwestycji droga Świątnicka. 5 lutego spotkanie w Metropolii Krakowskiej dotyczyło komunikacji lokalnej i inwestycji w przyszłości. 8 lutego udział forum i burmistrzów w Krakowie w Muzeum Armii Krajowej, spotkanie z udziałem pani minister edukacji dotyczyło planowanych zmian w oświacie. 11 lutego udział w przedszkolu w uroczystościach z okazji Dnia Babci i Dziadka w przedszkolu w Mogilanach. 25 lutego posiedzenie Rady Społecznej SPZO w Mogilanach. 1 marca udział w zakończeniu ewaluacji gimnazjum w Mogilanach. To spotkanie było z wizytatorami kuratorium oświaty. 3 marca spotkanie w Starostwie Powiatowym w Krakowie. Spotkanie dotyczyło inwestycji ZIT. 4 marca udział w posiedzeniu Komisji Budżetowej i 17 sesja Rady Gminy. Również 16 wczoraj jeszcze było posiedzenie na Komisji Komunalnej. Proszę Państwa, przechodzę do płatnych usług. Jakie rzeczy zostały wykonane? Jeśli chodzi o teren gminy, tradycyjnie stały punkt sprzątanie przystanków MBK, mamy ich 75. Konariuszina, poprawiono estetykę przystanków, pomalowano słupki, umyto znaki oraz wiaty przystankowe. W Osanie, Lusina, Libertów osadzono lustra drogowe. Mogilane, ulica Celiny, Skrzyszów, Włosoń, ulica Rzeczna, Brzozowa, osadzono znaki drogowe na szlakach rowerowych. Jeśli chodzi o ZEAS, to tutaj baza usług komunalnych, stały punkt transport żywności do placówek oświatowych, szkoły, przedszkola. Jeśli chodzi o zespół szkół w kraju, tam wykonano sufit podwieszany wraz z oświetleniem, zamontowano lampy sekretariat gabinet dyrektora oraz zamontowano dzwonki w przedszkolu i w szkole. W szkole w Lusinie w trakcie trwają prace remontowe pomieszczeń oddziału przedszkolnego, zmiana okna balkonowe, montaż sufitu. Prace są na ukończeniu SP Mogilany. Wykonano drobne remonty. Jeśli chodzi o poszczególne miejscowości sołectwa, to w Bukowie droga gminna 003, uzupełnienie ubytków na drogach asfaltem na zimno. Jeśli chodzi o Mogilany, to mamy te po świętach rozłączenie instalacji świąteczno-noworocznej, wykonanie remontu korytarza, remont pomieszczenia biurowego w Urzędzie Gminy, ulica Boczna koło wiaduktu, osadzono tam znak 7 ton, ulica Działy, obcięto gałęzie, ośrodek zdrowia w związku z remontem wywieziono skasowane wyposażenie, meble, inne rzeczy. Również przetransportowano dekoracje ze strażnicy do Gorku po uroczystościach styczniowych. Ulica Słowiańska, wymieniono uszkodzoną pokrywę na Styczniowie. Jeśli chodzi o obiekt budowy gimnazjum, tam była wycinka samosiewów, koszenie trawy, częściowo wywieziono gałęzie, rozłączono instalację elektryczną. Jeśli chodzi o ulicę Świętego Bartłomieja i Rynek, to jest uzupełnienie ubytków na jezdniach asfaltem na zimno. Sołectwo Włosań, ulica Tmielnik, osadzono 2 znaki 7 ton oraz zlikwidowano znak 15 ton. Jeśli chodzi o oczyszczalnię, przewieziono prasę do odsączania osadu na oczyszczalnię w Lusinie. Ulica Łobzowska, Tmielnik, Kąty, Kamienna, Spacerowa, Działkowa, obcinanie gałęzi. Jeśli chodzi o sołectwo Brzeczyna, droga gminna od Chorowic oraz droga gminna Mielkówki, obcięto gałęzie. Libertów, ulica Zagajnik, tam było przewrócone drzewo, które spadło na sieć telefoniczną. Baza usług to wycinała i usuwała.
Ulica Południowa osadzono znak 7 ton, to jest od ulicy Jana Pawła II. Ulica Zaułek Floriański i ulica Szlachecka, uzupełnienie obiektów na jezdniach recykliną. Sołectwo Lusina, ulica Świętego Floriana, uzupełnienie obiektów na jezdniach asfaltem na zimno. Konary, droga gminna boczna 022, rozgradnięto dobrus. Gaj, ulica Szkolna, przestawienie tablic ogłoszeniowych, strażnica, wykonano prace związane z rozbiórką strażnicy i porządkowanie terenu. Ulica Pema, uzupełnienie ubytków na jezdniach asfaltem na zimno. Sołectwo Chorowice, budynek starej szkoły, wykonano prace remontowo-malarskie, natomiast droga gminna koło pani Sołtys wycięto żywobłot w pasie drogowym. Tyle jeśli chodzi o bazę usług. Przechodzę do referatu rozwoju lokalnego. Tu jest dość obszerny, jednak może skoncentruję się nad samymi tylko tematami, a jeżeli Państwo będą coś więcej sobie życzyli, to wtedy będę wyjaśnił. Dnia 22 stycznia bieżącego roku zakończono pierwszy etap konsultacji społecznych, których celem było zebranie opinii i uwag na temat planów odnowy miejscowości na lata 2014-2022 dla poszczególnych sołectw gminy Mogilany. Konsultacje te trwały w terminie od 1 grudnia 2015 do 22 stycznia bieżącego roku. Ankieta była dostępna na stronie mogilany.pl, w Urzędzie Gminy obok Dziennika Podawczego w wersji papierowej oraz była rozdawana na zebraniach wiejskich we wszystkich sołectwach w miesiącu grudniu, wtedy kiedy miałem zebrania po sołectwach. Dnia 26 lutego zakończono drugi etap konsultacji społecznych dotyczących temat planów odnowy miejscowości dla poszczególnych sołectw. Konsultacje trwały w terminie od 1 lutego do dnia 26 lutego bieżącego roku. I również tutaj w tym przypadku ankiety były dostępne i na stronie internetowej, i obok Dziennika Podawczego. Opinie można było uzupełnić pisemnie lub też w formie elektronicznej. Ponadto odbyły się bezpośrednie konsultacje z sołtysami i radnymi poszczególnych sołectw na terenie gminy Mogilany. Zostały zweryfikowane zapisy tekstowe planów oraz zadania. Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na remont przydrożnej kapliczki w Gaju w ramach konkursu, który się pojawił w tym roku, kapliczka 2016. Wnioskowana kwota dotacji, czyli to, co mamy dostać, to jest kwota 13 809,16 groszy. Natomiast całkowita wartość tego zadania to jest 18 412,22 groszy. Trwa obecnie procedura oceny złożonych ofert w ramach otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2016. W wyznaczonym terminie złożonych zostało 20 ofert. Podpisano umowę z wykonawcą gminnego programu rewitalizacji dla gminy Mogilany w ramach realizacji projektu partnerskiego pod nazwą Razem Blisko Krakowa Zintegrowany Rozwój Podkrakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Jeśli chodzi o referat geodezji, w dniach 9 marca i 11 marca odbyły się spotkania z mieszkańcami w sprawie udzielenia informacji dotyczącej przebiegu prac nad projektem studium oraz wyznaczonych kierunków zagospodarowania przestrzennego poszczególnych sołectw i całej gminy. Proszę Państwa, na dzień 22 marca w tym roku wyznaczono termin 5 przetargu na sprzedaż gimnazjum. Ta kwota jest 8 milionów. I tutaj wójt dołożył wszelkich starań dotyczących przetargu poprzez ogłoszenia opublikowane w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Był to dziennik, gazeta prawna, profil ogólnopolski, dwutygodnik budowlany. W starostwie powiatowym na tablicy ogłoszeń również daliśmy informacje. No i tradycyjnie na stronie naszej gminy. Na dzień 5 kwietnia wyznaczono kolejne przetargi na sprzedaż działek, które już były wystawione, a nie poszły. To jest działka numer 28 w Pukowie,
działka 228/4, 228/5, 228/6, Forowica. Proszę Państwa, teraz referat inwestycji i co zostało wykonane. Przebudowa zachodniej części budynku szkoły podstawowej w Konarach na oddziały przedszkolne. I tutaj wyliczę, co mamy zrobione, na jakim jesteśmy etapie. Zakończono przebudowę kanalizacji deszczowej zewnętrznej. Zakończono murowanie ścian wewnętrznych z wykonaniem otworów drzwiowych, w tym ściany działowo-gipsowo-kartonowe. Zakończono montaż okien i drzwi zewnętrznych. Wykonano utwardzenie placu. Wykonano również instalacje wewnętrzne, elektryczne, sanitarne i gazowe. Również mamy zakończony montaż kotłowni, piece plus osprzęt. Wykonano instalację hydrantową wewnętrzną. Wykonano elewację, ocieplenie, malowanie, położenie płytek, wykonanie pod siebitki, montaż rynien i luz pustowych, montaż daszku nad wejściem. Wykonano również instalację odgromową, tynki wewnętrzne, wylewki na wyższych kondygnacjach. Obecnie wykonywana jest przebudowa schodów wewnętrznych. Trwa malowanie pomieszczeń, które już są gotowe. Również trwa układanie płytek ceramicznych, podłogowych i ściennych. Jeśli chodzi o kanalizację w Libertowie, to na etapie ogłoszenia wyników przetargu i wyłonienia wykonawcy. Na tym etapie jesteśmy. Jeśli chodzi o inwestycje na drogach, przebudowa ulicy Zgodnej i Borowej w Libertowie. Ułożono krawężniki i obrzeża na ulicy Borowej oraz rozpoczęto układanie kostki brukowej na chodniki. Trwają prace związane z budową kanalizacji opadowej w ulicy Zgodnej. Wyłoniono dostawców rur BP na przepusty oraz korytek betonowych i ażurów do remontu dróg wykonywanych przez bazę usług GAJU. Również w przetargu wyłoniono wykonawców remontu dróg tłuczniowych. Remontu cząstkowego dróg asfaltowych. Na etapie jesteśmy złożonych ofert. Przygotowano dokumentację na wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego przebudowy ulicy Świętego Floriana w Libertowie. Oświetlenie. Przygotowano dokumentację przetargową na budowę oświetlenia ulicznego na ulicy Brzegi w Lusinie i ulicy Kotargówki w Gaju i ulicy Kościelnej w Lusinie. Również z inwestycji przetargi ogłoszone na stronie BIP-u w dniu 15 marca 2016. Tutaj mamy termin otwarcia ofert 31 marca, godzina 12.15. To jest rozbudowa, modernizacja oświetlenia przy drodze powiatowej numer 2168K, ulica Brzegi. I budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej K600-625, ulica Kotarbówki w miejscowości Gaj oraz przy drodze gminnej K600-625, ulica Kościelna w miejscowości Lusina. Krótkie informacje, jeśli chodzi o ZEAS, czyli oświata. 28 stycznia wypłacono JTU, czyli jest to jednorazowy dodatek uzupełniający. Przygotowano pisma i sprawozdania dla Regionalnej Izby Obrachunkowej, dla Rady Gminy, Związków Zawodowych oraz dyrektorów szkół i przedszkola. Przygotowano i wypłacono trzynastki dla pracowników placówek oświatowych oraz ZEAS. W dniu 19 lutego odbyło się spotkanie dyrektorów z wizytatorami kuratorium oświaty na temat m.in. obowiązku szkolnego, przedszkolnego i na bieżąco zmian w ustawie o systemie oświaty. Przygotowano zarządzenia w sprawie regulaminu wspierania doskonalenia nauczycieli w związku ze zmianami w akcie wykonawczym, rozporządzeniu w sprawie podziału środków na doskonalenie oraz określenie form i specjalności, jak i wysokości dofinansowania studiów, kursów dla nauczycieli na rok 2016. Przygotowano zarządzenia w sprawie harmonogramu rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów. Także określono wzory deklaracji, wniosków, oświadczeń do rekrutacji, które są dostępne na stronach internetowych gminy i poszczególnych szkół.
Rozpoczęły się prace, rozmowy, dyskusje na temat organizacji nowego roku szkolnego 2016 na 2017 w związku z koniecznością przygotowania założeń do arkuszy organizacyjnych. Dokonano rozliczenia dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego za rok 2015 na naszym terenie oraz rozliczenia między gminami za dzieci, które zamieszkują poza gminą Mogilany, a uczęszczają do placówek niepublicznych na naszym terenie. Naliczono wysokość dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na rok 2016. Na bieżąco realizowane są sprawy związane z systemem wpłat rodziców za przedszkole publiczne oraz oddział przedszkolny w Zespole Szkół w Gaju. Przygotowano jedną egzekucję oraz wysłano dwa przedsądowe wezwania do zapłaty. Również przygotowano, wysłano PIT-y za rok 2015, to jest dla 357 osób. W związku z przejściem pana dyrektora gimnazjum w Mogilanach, pana Dajdy, do pracy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 14 marca bieżącego roku, w związku z tym wyjaśniliśmy sobie sprawy związane z zastępstwem za dyrektora. Przygotowano porozumienie, protokół przejęcia majątku ruchomego i dokumentacji przez panią Lucję Stankiewicz. Przygotowano trzy aneksy do arkuszy organizacji. W Zespole Szkół w Gaju, w Gimnazjum Mogilanach i w Szkole Podstawowej w Bukowie. W związku z przydzieleniem godzin rewalidacji oraz nauczania indywidualnego. Obecnie odbywa się sprawdzanie przez Zaraz Obowiązku Nauki dzieci 16 do 18 lat, wysyłanie pism, kart informacyjnych w celu pozyskania danych, które nie przesłały ani szkoły, do których uczęszczają dzieci, ani rodzice, pomimo że ustawowy obowiązek takiego zgłoszenia w organie prowadzącym jest. I tutaj mamy około 30 takich pism. Księgowości. Jest to teraz intensywny okres sprawozdawczy, m.in. przygotowanie sprawozdania opisowego z oświaty za 2015, stanu mienia komunalnego, danych do systemu informacji oświatowej, jak również sprawy bieżące, sporządzanie korekt też również do ZUS-u. Jeśli chodzi już o ostatnie, to GOPS, Gmina Środek Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 163 wywiady środowiskowe. W 164 sprawach indywidualnych wszczęto postępowanie administracyjne i wydano 164 prawomocne decyzje przyznające pomoc w formie świadczenia pieniężnego i dodatkowo 22 decyzje w zakresie świadczeń niepieniężnych, w tym 3 decyzje zmieniające odpłatność za DPS oraz 2 decyzje wygaszające skierowanie do DPS oraz ponoszenie opłat za DPS ze względu na powrót osoby z tego ośrodka do środowiska. Siedmiu rodzinom przyznano pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. W 6 rodzinach tą pomocą objęte są dzieci, a w jednej rodzinie pomoc taką otrzymuje osoba dorosła. Usługi te są realizowane przez organizację pozarządową, której zostało takie zadanie powierzone w drodze konkursu. Cena za godzinę wynosi 34,60 zł. Jedna z tych decyzji nie jest jeszcze ostateczna ze względu na wniesienie odwołania do kolegium odwoławczego, ale ze względu na ważny interes strony w tej sytuacji dobro dziecka w oparciu o artykuł 108 KPA nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności i jest również realizowana. Dla 5 osób zorganizowano pomoc w formie usług opiekuńczych, przede wszystkim o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym, i w tym celu zawarto umowy zlecenie z osobami, które takie usługi będą świadczyć. A świadczenie to oczywiście zostało przyznane po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. W przypadku 2 rodzin z osobami niepełnosprawnymi zorganizowano pomoc w postaci zakupu łóżek rehabilitacyjnych, zakupu dokonano w ramach refundacji NFZ. Decyzją z dnia 5 lutego bieżącego roku przyznano również pomoc finansową dla dziecka niepełnosprawnego,
na zakup sprzętu ortopedycznego, to jest ortezy. Dla dwóch osób pozbawionych prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych wydano decyzje administracyjne ustalające takie prawo na okres 90 dni. Od 4 stycznia zażywanie w szkole i przedszkolu jest objętych 93 dzieci z terenu gminy Mogilane oraz dodatkowo piątka dzieci spoza gminy na podstawie zawartego porozumienia z gminą Świątniki Górne. Ponadto ośrodek pomocy finansuje obiady dla 7 dzieci, które uczęszczają do szkół na terenie naszej gminy. Proszę Państwa, dzisiaj mamy 17 marca, no również Dzień Solenizantów Zbigniewa. Według powyższego jeszcze składam życzenia najlepsze pan radny Zbigniew Staszczak oraz kierownik inwestycji pan Zbigniew Klimończyk. Wszystkiego dobrego życzę. No, oczywiście proszę Państwa, no jak Państwo widzą, czas biegnie bardzo szybko. W przyszłym tygodniu już mamy Wielki Tydzień. Pewnie nie będę miał okazji na złożenie życzeń wielkanocnych nie tylko Wysokiej Radzie, ale i mieszkańcom. Według powyższego proszę przyjąć teraz życzenia. Wielkanoc to czas miłości, nadziei oraz wiary w drugiego człowieka. Życzę wszystkim odnalezienia w zmartwychwstałym Chrystusie, siły do zmagania się z życiem, umiejętności dzielenia się szczęściem i cierpliwości, znoszenia niepowodzeń. Niech to wielkie duchowe święto sprawi, że z większą życzliwością spojrzymy na siebie nawzajem, a w atmosferze zgody i pojednania oraz otwarcia na potrzeby innych zasiądziemy do wielkanocnego śniadania. Tego oczywiście Państwu wszystkim życzę. Natomiast jeszcze mam drugą część informacji, bo to jest informacja wójta gminy oraz przedstawienie sprawozdania z uchwał podjętych przez Radę Gminy od początku kadencji, czyli od 5 grudnia 2014 do 31 grudnia 2015. Proszę Państwa, w tym okresie łączna suma uchwał to jest 141 uchwał. W tym 44 uchwały są w trakcie ich realizacji. Jedna uchwała jest w USA w Krakowie. Dwie uchwały są uchylone przez Radę Gminy. Jedna uchwała stwierdzona nieważność przez organ nadzorczy, natomiast 93 uchwały są zrealizowane. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 4. Przedstawienie przez przewodniczącą Komisji Rewizyjnej sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015. Ja odczytam sprawozdanie, które zostało przyjęte przez komisję z końcem tego roku. Komisja rewizyjna w roku 2015 pracowała w oparciu o plan pracy zatwierdzony przez Radę Gminy uchwałą 6/43/2015 dnia 19 lutego 2015 roku. Plan pracy komisji dwukrotnie był aktualizowany uchwałą nr 11/80/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 roku oraz uchwałą nr 13/110/2015 z dnia 29 października 2015 roku. Plan został zrealizowany w całości. Jedynie punkt 4 planu na drugie półrocze rozpoczęty po otrzymaniu nowego brzmienia, przegląd regulaminu, i tutaj czytam to nowe brzmienie, przegląd regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązujących dla zamówień konkursów, których równowartość kwoty netto wyrażonej w złotych nie przekracza 30 tysięcy euro, kontrola wybranych zamówień do 30 tysięcy euro za rok 2015, kontrola zakupu sprzętu informatycznego i komputerowego od roku 2013 do chwili obecnej. Będzie kontynuowana w roku 2016. Komisja rozpatrzyła jedną skargę na wójta, prowadzi rozpatrzenie kolejnej.
odbyło się 13 posiedzeń komisji. Są tutaj wypisane daty. Myślę, że to nie istotne. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 5. Przedstawienie przez przewodniczącą Komisji Budżetowej sprawozdania z działalności Komisji Budżetowej za rok 2015 oraz planu pracy Komisji na rok 2016. Komisja Budżetowa w składzie przewodnicząca Małgorzata Okarmus, zastępca przewodniczącego Zbigniew Staszczak, członkowie Alicja Wodziańska-Werbeka, Renata Strzegońska, Maja Kotarwa, Czesław Szczurek odbyła 12 posiedzeń w 2015 roku zgodnie z planem pracy. Oprócz spraw związanych z finansami, czyli na bieżąco były omawiane sprawy dotyczące zmian uchwały budżetowej, zmian wieloletniej prognozy finansowej, udzielenia dotacji, zaciągnięcia pożyczki, sprawy dotyczące absolutorium. Oprócz takich bieżących spraw również komisja na posiedzeniach w porządku obrad miała informację z wykonania budżetu za pierwsze półrocze, za pierwszy kwartał 2015, informację z wykonania budżetu za pierwsze półrocze, w tym ściąganych podatków, opłat i innych należności, opracowanie nowych zasad podziału środków na sołectwa, politykę inwestycyjną gminy i zgodną z wieloletnią prognozą finansową, politykę wykorzystania zewnętrznych środków finansowania, omówienie projektu uchwały budżetowej na 2016 oraz opinii poprawek, które w tym zakresie zostały przedłożone do Komisji Budżetowej. I to tak w skrócie, natomiast tutaj do protokołu oddaję w szerszym zakresie opisany plan, opisane sprawozdanie działalności Komisji. Ponieważ no nie będę wymieniała wszystkich uchwał, natomiast to, co przedstawię, mam to w skrócie. Myślę, że wystarczy. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 6. Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Gospodarczo-Komunalnej sprawozdania z działalności Komisji Gospodarczo-Komunalnej za rok 2015 oraz planu pracy Komisji na rok 2016. Dziękuję. Komisja Gospodarczo-Komunalna w składzie przewodniczącej Grzegorz Mali, zastępca przewodniczącego Tadeusz Gniadek, członkowie Renata Szymańska, Alicja Wodziańska-Werbeka, Grzegorz Stokosa, Tadeusz Szczemowski, Czesław Szczurek, Jerzy Przewolski, Rafał Darczyk. Odbyła posiedzenia w styczniu jedno, w lutym dwa posiedzenia, w marcu jedno, w kwietniu jedno, w maju jedno, w czerwcu jedno posiedzenie, w lipcu jedno, we wrześniu jedno, w październiku jedno, w listopadzie jedno i w grudniu dwa posiedzenia. Na posiedzeniach tych zostały umówione m.in. zadania określone w planie pracy Komisji Gospodarczo-Komunalnej na 2015 rok. Komisja w szczególności zajęła się następującymi sprawami. Opracowała plan pracy Komisji na rok 2015, omówiła wieloletni program inwestycyjny na lata 2014-2022, omówiła sprawy dotyczące dróg gminnych, zapoznała się z wykonaniem budżetu za 2015 rok, zapoznała się ze sprawami dotyczącymi przyłączy wodokanalizacyjnych na terenie gminy, zapoznała się z gospodarką odpadami dotyczącym nowego systemu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości od 1 stycznia 2015, zapoznała się ze sprawozdaniami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykroczeń przedstawionymi na komisji przez komendantów OSP i Policji w roku 2015. Punkt 8. Zapoznała się z projektem budżetu na rok 2016 na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji. Na każdą komisję gospodarczo-komunalną zaproszeni byli przedstawiciele wszystkich sołectw, aby mogli na wspólnych posiedzeniach przedstawić problemy dotyczące ich sołectw. I tak zgodnie z listą obecności sołtys z Bukowa był na 6 posiedzeniach, sołtys z Mogila na 5 posiedzeniach, pani sołtys z Chorowic na 4 posiedzeniach, pan sołtys z Lusiny na 4 posiedzeniach, na 3 posiedzeniach był pan sołtys z Konar, pan sołtys z Brzyczyny i pani sołtys z Libertowa. Na 2 posiedzeniach był pan sołtys z Włosani, na 1 posiedzeniu był pan sołtys z Gaja i zgodnie z listą obecności pan sołtys z Kurzyna nie był na żadnym posiedzeniu. Komisja na bieżąco zapoznała się z projektami uchwał dotyczącymi finansów gminy, mienia gminnego oraz wysokości podatków i opłat. Plan pracy komisji
gospodarczo-komunalnej na rok 2016. Pierwsze półrocze jest to opracowanie planu pracy komisji, zapoznanie się z możliwością dokończenia budowy drugiego skrzydła w Konerach, omówienie spraw związanych z projektem studium warunkowej kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany, wizja lokalna inwestycji w zakresie gospodarki komunalnej na terenie gminy Mogilany, inwentaryzacja potrzeb wraz z wizją w terenie w zakresie robót, opiniowanie wykonania budżetu gminy za rok 2015 w zakresie merytorycznego działania komisji. Pierwsze półrocze sprawy, bieżące opiniowanie projektu uchwał oraz wizje lokalne w terenie. Drugie półrocze sprawy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Mogilany, spotkanie z komendantem policji, z komendantem straży pożarnej, omówienie spraw dotyczących odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Mogilany, realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym m.in. eliminacja pokryć dachowych z azbestu, kontrola przyłączy wodno-kanalizacyjnych, kontrola oczyszczania szamp, problem podłączy budowlanowych do kanalizacji. Drugie półrocze również ocena i wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2016 w zakresie merytorycznego działania komisji. Propozycje zadań remontowych inwestycyjnych do projektu budżetu na rok 2017. Drugie półrocze również sprawy bieżące i opiniowanie projektu uchwał oraz wizje lokalne w terenie. I ostatni punkt planu pracy, opiniowanie projektu budżetu na rok 2017 w zakresie merytorycznego działania komisji. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 8. Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Oświatowo-Społecznej sprawozdania z działalności Komisji Oświatowo-Społecznej na rok 2015 oraz planu pracy Komisji na rok 2016. Komisja Oświatowo-Społeczna w roku 2015 działała w składzie. Proszę może bliżej mikrofon. Bliżej. Komisja Oświatowo-Społeczna w 2015 roku działała w następującym składzie. Przewodniczący Zbigniew Staszczak, zastępca przewodniczącego pani Ewa Walczak, członkowie pani Joanna Nowicka, pani Lucyna Kufrej, pan Rafał Młynarczyk. Odbyło się 6 posiedzeń w dniach 20 kwietnia, 25 czerwca, 24 września, 28 października, 24 listopada, 28 grudnia, na których realizowano tematy według przyjętych przez Radę Gminy planu pracy na 2015 rok. Komisja Oświatowo-Społeczna na posiedzeniach w porządku obrad miała. Pierwsza informacja dotycząca tegorocznych wyników naboru dzieci do przedszkola samorządowego w Mogilanach Iskierka z udziałem w Libertowie. Drugie, informacja rodziców uczniów szkoły podstawowej we Włosanie w sprawie dodatkowych godzin rodzicowych. Trzecie, informacja na temat pozyskania funduszy zewnętrznych w obszarze kultury i sportu, w tym środków z Unii Europejskiej. Czwarte, funkcjonowanie LKS Mogilany i LKS Gajowianka Gaj. Ocena stanu istniejących obiektów sportowych w gminie. Praca nad gminną strategią sportu, sportowe szkolenie dzieci i młodzieży. Piąte, wypracowanie opinii na temat projektu budżetu gminy Mogilany na 2016 rok. Komisja na bieżąco opiniowała projekt uchwał, w szczególności około oświatowo-społeczne. Tutaj szczegółowy plan przekażę do protokołu. W roku 2016 Komisja Oświatowo-Społeczna Rady Gminy Mogilany przewiduje następujące tematy. Pierwsze, oświata na terenie gminy, szkoły, przedszkola, realizacja jej potrzeby. Drugie, sportowe szkolenie dzieci i młodzieży, kontynuacja pracy nad gminną strategią sportu w gminie. Trzecie, arkusz organizacyjny szkół na rok 2016-2017, analiza. Czwarty, zakres działalności i plan imprez na 2016 rok w obszarze gminy, ośrodek kultury, gmina, biblioteka, placówki szkolne. Piąte, stan bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w gminie. Punkt szósty, stan zabytków i obiektów objętych ochroną konserwatorską w gminie. Analiza tych obiektów.
Punkt 7. Opiniowanie uchwał merytorycznych związanych z komisją i ocena projektu budżetu na rok 2017. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 8. Dyskusja i podjęcie uchwał. Jako punkt pierwszy mamy uchwałę, która w dniu dzisiejszym wpłynęła w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych numerka 600-559 i K600-556. Pan kierownik Kimańczyk zabierze głos. Proszę Państwa, 4 marca podjęliście Państwo uchwałę w sprawie wyrażenia zmiany przebiegu tych dróg oraz wystąpienie do Zarządu Parodowskiego o zasięgnięcie opinii zgodnie z obecnymi przepisami. Wczoraj szła opinia z Zarządu Powiatu Krakowskiego, dla nas pozytywna, a w kontekście tego Zarząd Powiatu Krakowskiego na podstawie opinii prawnej informuje, że w tej sprawie nie jest wymagana opinia Zarządu Powiatu. W związku z tym w imieniu wójta bardzo proszę o podjęcie przedmiotowej uchwały, która pozwoli na zmianę przebiegu dróg w Mogilanach i jak gdyby utworzenie jednego ciągu komunikacyjnego ulicy Mogilańskiej od Kapliczki do ulicy Żarej. Dziękuję. Jakieś pytania? Ja bym prosił panie kierowniku, do czego ta zmiana będzie potrzebna? Głównie do wniosku o PROW, nie ukrywam, że tam potrzebuje jakby jeden ciąg, jednej drogi, bo w tym momencie od drogi powiatowej do zakrętu na Podkapliczki do zakrętu Mogilańskiej mamy jeden i do rynku to jest jedna droga publiczna i od zakrętu do Żarów jest druga droga publiczna, a projekt i wniosek chcemy złożyć na drogę Mogilańską, która jest od drogi powiatowej do ulicy Wschodniej, czyli jak gdyby ten cały ciąg komunikacyjny w tym momencie będzie o jednym numerze drogi publicznej. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania. Głosujemy uchwałę w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych numer K600-559 i K600-556. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały? Za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Kolejne dwa punkty to są uchwały w sprawie skargi na działanie wójta gminy Mogilany. Tutaj bardzo proszę panią mecenas o wypowiedź, ponieważ strona skarżąca zwróciła się pismem z dnia 11 marca 2016, aby odstąpić od głosowania na tej sesji skarg z uwagi na fakt, że toczy się postępowanie przed samorządem, przed kolegium samorządowym odwoławczym i nie zapadła jeszcze decyzja. W związku z tym podnosi, aby w celu zapewnienia dostępu Komisji Rewizyjnej do całości zgromadzonego materiału dowodowego dotyczącego skargi na wójta, konieczne jest zapoznanie się z wynikami nadal trwających postępowań. Dlatego uzasadnione jest wstrzymanie rozstrzygnięcia skargi do czasu zakończenia śledztwa prawomocnym orzeczeniem. Pani mecenas, bardzo proszę. Dobrze. To znaczy tak, przepisy dotyczące rozpatrywania skarg w kodeksie postępowania administracyjnego przewidują, że skarga ma być rozpoznana przez Radę Gminy, a w jej imieniu działa Komisja Rewizyjna. Nie ma tutaj żadnych przepisów dotyczących zawieszania postępowania ze względu na inne toczące się. Natomiast Komisja Rewizyjna, rozpatrując sprawę, bada, czy w pełnym zakresie ma wyjaśnione wszystkie okoliczności, które są przedmiotem skargi.
Dlatego ja nie jestem w stanie ocenić, czy jakieś ewentualnie inne postępowania mogą mieć, czy też nie mogą mieć wpływu na rozpoznanie tej skargi przez Radę Gminy, bo to są kwestie merytoryczne. Jeżeli komisja rewizyjna, która taki wniosek tutaj i projekt przedłożyła, uznaje, że jeszcze jakieś dodatkowe okoliczności są konieczne dla zbadania tej sprawy, nie jest tutaj wiążący wniosek strony, tak to powiem. Czyli to, że strona twierdzi, że jeszcze są jakieś inne okoliczności, nie jest wiążący, bo to komisja ocenia, rozpoznając merytorycznie sprawę, czy została ona wyjaśniona w jej ocenie, czy nie. Mogę też powiedzieć, że na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, jeżeli wyjdą na jakieś nowe okoliczności związane z daną sprawą, to skarżący ma prawo wnieść skargę i ona powinna być ponownie rozpoznana. Nie można wtedy odmówić ponownego rozpoznania skargi, jeżeli takie okoliczności mają wpływ na nią. Więc tutaj decyzja należy do komisji rewizyjnej, która merytorycznie tę skargę rozpoznawała, czy uznaje, że jest jakby wyjaśniona do podjęcia uchwały, czy też nie. Bo przepisów w tym zakresie jakichś konkretnych nie ma. Dziękuję. Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, proszę. Ja może poproszę o 10 minut przerwy, żeby osoby, po prostu to jest w ten sposób, że z wnioskiem członkowie komisji nie mieli okazji się zapoznać. I ja nie byłam w stanie poznać zdania członków komisji w tej sprawie. Czy mamy zawiesić postępowanie, czy nie. Więc ja myślę, że te 10 minut będzie tylko na zdanie opinii od członków komisji, czy zawieszamy to postępowanie, czy nie i przejdziemy do dalszego. Znaczy Państwo zawiesić nie możecie, tylko ewentualnie, jeśli uznacie, że będziecie dalej rozpoznawać tę sprawę, no to musicie przedłużyć termin rozpoznania skargi po prostu i wycofać ją z porządku obrad. Dobrze, 10 minut przerwy. Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, proszę bardzo. Po tej rozmowie w gronie Komisji Rewizyjnej uznaliśmy, że głosujemy obie skargi tak, jak one są. Komisja Rewizyjna rozpatrywała te skargi na podstawie takiej dokumentacji, która została jej dostarczona. I wydała takie, a nie inne, uznała tą skargę właśnie, czy rozpatrzyła tą skargę tak, a nie inaczej. Podajemy Państwu do przeczytania, do zapoznania się i do głosowania. Natomiast skarżąca, jeśli będą inne dowody w sprawie, będzie miała jeszcze powód do tego, żeby złożyć skargę, to po prostu taką możliwość, ale komisja się jej skarżą. Dziękuję. Panie Wójcie, proszę. Ja bym miał tylko prośbę tak w ramach szacunku dla mieszkańców i dla nas tutaj, żeby od tego jest komisja, żeby takie sprawy głosowania na komisji. Poza tym Państwo macie materiały 7 dni przed sesją, żeby to zorganizować, a nie robić przerwy teraz na sesji i robić zamieszanie. Oczywiście przyjmujemy, gdyby taka możliwość była, tak by się stało. Możliwości takiej nie było. Nie było. Dziękuję. Pani mecenas, czyli wszystko jest zgodnie z prawem. Proszę o ciszę. W takim razie informuję jeszcze, że skarżąca przesłała pełnomocnictwo jednemu z radnych, konkretnie chodzi o moją osobę. Wobec tego ja zostaję wyłączony z głosowania nad skargami. Pani mecenas, czy jest to zgodne z prawem? Tak? Wobec tego przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie skargi na działanie wójta gminy Mogilany. Jest to zaproszenie, uchwała numer 1. Kto z Pań Panów Radnych jest za podjęciem skargi? Jest sekundę już. Uchwała brzmi: Rada Gminy Mogilany postanawia uznać za bezzasadną skargę na działanie wójta gminy Mogilany w zakresie nieprawidłowego wydatkowania środków finansowych
subwencji oświatowej. Kto z pań, panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały? Dziesięć jest za, kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał? Nie zgadza się. Jeszcze raz. Zgadza się? Proszę, proszę jeszcze raz. Za było 10, przeciw 0. Jest wstrzymujące się i jedna osoba wyłączona z głosowania. I jedna nie głosowała. Dziękuję. Przechodzimy do punktu drugiego. Jest to druga skarga. Rada Gminy Mogilany postanawia uznać za bezzasadną skargę na działanie wójta Gminy Mogilany w zakresie udzielenia specjalistycznych usług opiekuńczych w 2015 roku. Kto z pań, panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały? Dziewięć za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Trzy wstrzymujące się. Jedna osoba nie głosowała. Jest zgodne wszystko, tak? Dziękuję. Przechodzimy do punktu trzeciego, przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Mogilany. Proszę, panie wójcie. Ja prosiłbym, aby przy tym planie oddać głos, czy mogę oddać głos referatowi, ponieważ wczoraj na komisji komunalnej tam się wkradły pewne niejasności pisarskie czy też techniczne i dlatego, żeby mogła kierownik wyjaśnić, o co chodzi. Proszę, panie kierownik. Panie przewodniczący, szanowna komisja, szanowni państwo. Wczoraj na Komisji Gospodarczo-Komunalnej przedstawialiśmy plan gospodarki niskoemisyjnej. Ja jeszcze tylko tak pokrótce omówię, po co jest przyjmowany plan gospodarki niskoemisyjnej. Na pewno po to, żeby pomógł on nas starać się o środki unijne w ramach i wymiany kotłów i pieców, w ramach termomodernizacji, a także i dróg. Wiele gmin już przystąpiło do uchwalenia tego planu gospodarki niskoemisyjnego. Więc nasza gmina, która chodzi w Stowarzyszenie Metropolia Krakowska i za jej pośrednictwem możemy robić taki plan gospodarki niskoemisyjnej, narzuca na nas obowiązek przyjęcia takiego planu. Tak więc wczoraj, tak jak pan wójt mówił, wkradły nam się pewne omyłki pisarskie i ja w tym momencie powiem, na jakiej stronie co byśmy zmienili. I tak, na stronie 498 w tabeli 8.18 sieć wodociągowa i kanalizacyjna w gminie Mogilany, w wierszu ścieki odprowadzone, tam mamy ten DM sześcienny. Natomiast powinno być dekametr, czyli dam sześcienny. Jeden dam sześcienny to jest 1000 metrów sześciennych. Taką informację dostałam też i sprawdzaliśmy, to weryfikowaliśmy w tutaj w referacie inwestycji. Dalej na stronie 504. Tam mamy gospodarka wodno-ściekowa. Gmina Mogilany zwodociągowana jest w 98%, a z kanalizacji korzysta około 35% mieszkańców. To zostawiamy. Natomiast w tabeli na stronie 508, gdzie mamy słabe strony, tam jest omyłka, bo powinno być 30% obszaru całej gminy skanalizowany, żeby to było analogicznie.
strona 509, w punkcie 8.2.1 rok 2010 wykreślamy zdanie: w 2010 roku odnotowano aż 114 oddanych mieszkań do użytkowania na 10 tysięcy mieszkańców. Natomiast tutaj proponuję w dalszym ciągu dodać, że w roku 2010 zarejestrowano dość znaczną ilość nowych podmiotów gospodarczych, co świadczy o dynamicznym rozwoju gminy. Proszę o naniesienie tych poprawek jeszcze raz przy głosowaniu całego planu gospodarki niskoemisyjnego. Pani kierownik, wrócę jeszcze do strony 508, bo my mamy wpisane 30% obszaru całej gminy, a powinno być 35%, tak? Tak, powinno być 35, taką informację uzyskałam i w tabeli, gdzie mamy słabe strony, tam jest 30, więc zmieniam na 35, żeby było analogicznie. Dobrze, dziękuję. Czyli ja rozumiem, jest to poprawka i traktujemy tą uchwałę poprawkami zgłoszonymi, tak? Czy mamy przegłosować te poprawki ode mnie, pani mecenas? W takim razie poddaję pod głosowanie poprawki, które przed momentem wprowadziła pani kierownik. Czy ktoś jakieś pytania jeszcze? Wobec tego poddaję pod głosowanie te poprawki. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tych poprawek? Za, kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Wobec tego, czy przed głosowaniem samej uchwały jakieś pytania państwo radni mają? Chyba. W takim razie przechodzimy do głosowania uchwały przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Mogilany wraz z poprawką przed momentem przegłosowaną. Kto z pań, panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały? Za, to jest przeciw. Widzę, kto się wstrzymał. Widzę. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 4. Rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Mogilany na rok 2017 środków stanowiących fundusz sołecki. Pani skarbnik, bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Zgodnie z uchwałą o Funduszu Sołeckim, Rada Gminy do końca marca roku budżetowy ma podjąć uchwałę, w której wyraża się zgodę bądź nie wyraża się zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w roku budżetowym. Pan Wójt w dniu 29 lutego bieżącego roku zrobił spotkanie na Radę z sołtysami naszej gminy. Przedstawił projekt uchwały i całą sprawę tego Funduszu Sołeckiego na tej naradzie i w wyniku dyskusji na tym spotkaniu z sołtysami, sołtysi jednogłośnie się opowiedzieli za tym, żeby nie tworzyć tego Funduszu Sołeckiego, czyli przychylili się do projektu uchwały pana wójta, że nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Mogilany na 2017 rok środków Funduszu Sołeckiego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o Funduszu Sołeckim. Dziękuję. Czy ktoś z radnych ma jakieś pytania? Panie wójcie, proszę. Na spotkaniu i na radzie z sołtysami było wręczone każdemu sołtysowi dokument, czyli podstawa prawna, dziennik ustaw i oczywiście pewne formy wyliczenia, które pani skarbnik przygotowała w formie papierowej, tak żeby państwo sołtysi na tym zebraniu mieli pełną wiedzę i aby mogli się pochylić, także ich decyzja jest jednogłośna, można powiedzieć. Dziękuję. Wobec tego przechodzimy do głosowania. Głosujemy na uchwałę rozstrzygnięcia.
mianowicie o wyodrębnieniu w budżecie gminy Mowilany na rok 2017 środków stanowiących fundusz sołecki. Uchwała brzmi: Rada Gminy Mowilany uchwala, co następuje. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Mowilany na 2017 rok środków funduszu sołeckiego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały? Dziesięć za, kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Cztery wstrzymujące. Przechodzimy do punktu piątego, wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez gminę Mowilany nieruchomości. Pani wójcie, czy ktoś zabierze? Szanowni Państwo, dzień dobry. Wczoraj omawiałem tą uchwałę na Komisji Gospodarczej Komunalnej. Dzisiaj w czerwszym gronie jesteśmy, w związku z tym przypomnę pokrótce. Wykup dotyczy nieruchomości o powierzchni 24 metrów kwadratowych, zabudowanej na ten moment przepompownią ścieków. Zadanie to zostało wykonane zgodnie z pozwoleniem na budowę i w budżecie gminy zabezpieczone środki finansowe na ten cel. Wczoraj też wyjaśniałem, że kwota, która tutaj jest wynegocjowana, zawiera nie tylko wartość gruntu, ale też odszkodowanie za przebieg kanału w podziałce osoby fizycznej, która wyraziła zgodę na lokalizację tej przepompowni. Dziękuję. Czy ktoś z radnych ma pytania? Proszę, pani reprezentantka. Chciałam zapytać, jaką kwotę ta działka miałaby być nabyta? Kwota wynegocjowana to jest 7 tysięcy złotych. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie ma. W takim razie przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez gminę Mowilany nieruchomości. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Pani radna Ogar-Musteszta, 14. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę, czyli 14. Kolejna uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez gminę Mowilany nieruchomości. W tej grali, proszę. Pokrótce przedstawię. Ten wykup dotyczy gruntu zajętego poprzez faktyczny przebieg drogi wewnętrznej gminnej. Tutaj właściciel zgłosił roszczenia po pomiarze swojej działki, że droga gminna przebiega częściowo po jego działce. W związku z tym jesteśmy zobligowani do podjęcia działań w celu regulacji prawnej. Takie działania polegają na najczęściej na wykupie. To jest 129 metrów kwadratowych. Tutaj wycena w operacie szacunkową wynosiła 18 tysięcy. Udało się wynegocjować kwotę 10 tysięcy. Dziękuję. Pan radny Młynarczyk, proszę. Ja pozwolę sobie zabrać głos, ponieważ sprawa dotyczy Chorobidza. Są tutaj mieszkańcy, pewnie zastanawiają się, o co chodzi. Jest to miejsce, gdzie na Koziorogach wjeżdża się pod pana Staszczaka i Króla. Tam na działce pana Dzika wybudował się facet. Po wymierzeniu granic swojej działki okazało się, że po prostu robi się kąt prosty, nie dałoby się w ogóle wyjechać i wykupujemy to, co jest zajeżdżone. Po prostu regulujemy to, żeby kiedyś nie okazał się problem, że nie damy rady wyjechać. Dziękuję. Jakieś pytania jeszcze? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania uchwały.
sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez gminę Mogilany działki nr 268 przez 8 o powierzchni 0,0129 hektara położonej we wsi Chorowice. Kto z Państwa panów radnych jest za podjęciem uchwały? 14 za, kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu, przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Bardzo proszę. Ta uchwała jest podejmowana raz w roku. Jesteśmy zobligowani do podjęcia takiej uchwały, która przyjmuje, która podaje program opieki nad bezdomnymi zwierzętami. To się sprowadza generalnie do podstawowych założeń tej opieki, czyli de facto do opieki nad bezdomnymi zwierzętami, czyli kierowanie ich do stosownego schroniska, z którym mamy podpisaną umowę, oraz drugi pakiet, który funkcjonuje, dotyczy głównie zabiegów weterynaryjnych. Generalnie jest to kastracja kotów. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś ma jakieś pytania? Wobec tego przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Kto z Państwa panów radnych jest za podjęciem uchwały? 14 za, kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu 8. Udzielenie powiatowi krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadań drogowych w 2016 roku. Pan kierownik kończy. W budżecie gminy na 2016 rok w pozycji drogi publicznej zabezpieczono środki finansowe w wysokości 439 500 zł na dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami i w celu zawarcia umów i porozumienia z powiatem niezbędne jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Kwota jest taka sama i zakres, czyli zadania są takie same jak w budżecie. Zadania dotyczą wykonania nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych Lusinie, w Bukowie, w Konarach. Tutaj dofinansowanie gminy jest 40% całości zadania. Dokończenie przebudowy odcinka ulicy Skawińskiej w Mogilanach. Tutaj jest dofinansowanie 50%. Przebudowa odcinka Jana Pawła II Libertowej, czyli kontynuacja chodnika, również 50%. Przebudowa odcinka drogi w Lusinie, koło szkoły, zarolowanie rowu, tutaj również jest 50%, oraz budowa chodnika w miejscowości Konary na Olszowice, tutaj udział jest 20% gminy, reszta jest Świątnik i powiat krakowski na tym zadaniu. Dziękuję. Czy jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie udzielenia powiatowi krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadań drogowych w 2016 roku. Kto z Państwa panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? 13 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jedna osoba nieobecna. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu, zmiany uchwały budżetowej gminy Mogilany na rok 2016 nr 16/342 przez 2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2016 roku wraz z autopoprawką. Tutaj autopoprawka płynęła, Państwo radni ją otrzymali. Pani skarbnik, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja omówię może po kolei wszystkie proponowane zmiany przez Pana Wójta w przedłożonym Państwu projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Pierwsza zmiana dotyczy zwiększenia dochodów budżetu gminy o taką małą kwotę 4000 zł. Ta kwota związana jest z wpłatami związanymi z organizacją zawierania związku małżeńskiego poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego, która jest wnoszona przez osoby, które zamierzają zawrzeć małżeństwo. Po stronie dochodów jest to kwota 4000 zł, natomiast po stronie wydatków jest to kwota 6000 zł z uwagi na to, że 2000 zł pochodzi z wolnych środków z 2015 roku, które to osoby zamierzające związek małżeński już dokonały takiej wpłaty w roku 2015, stąd po stronie wydatków znalazła się kwota 6000 zł. Jeśli chodzi o wydatki budżetu gminy, to tutaj ogólnie jest propozycja pana wójta, żeby zwiększyć te wydatki o kwotę 422 952 zł 19 groszy. Z tego wydatki bieżące o 166 052 zł 19 groszy i wydatki majątkowe też zwiększyć o 256 900 zł. Ja może teraz po kolei omówię poszczególne proponowane przez pana wójta zmiany. W wydziale rolnictwo i łowiectwo jest propozycja zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych na zadaniu budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Libertów, rejon ulic Przydworska, Płomienna, Zagajnik, Pogórze, Wesoła, Sportowców, Widokowa oraz w miejscowości Gaj dla posesji w ulicach Słoneczna, Wzgórze o kwotę 172 500 zł z uwagi na oszczędności, które są w wyniku przetargu na tym zadaniu. I z tej kwoty 172 500 zł jest propozycja pana wójta, żeby 2,5 tysiąca przeznaczyć na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego kanału głównego A w miejscowości Lusina, 20 tysięcy przeznaczyć na wykonanie operatów wodnoprawnych na przekroczenie rzeki Krzywica siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lusina i 150 tysięcy złotych przeznaczyć na przebudowę drogi gminnej K600-617 w Chorowicach na długości 823 metry bieżące. Tutaj w propozycjach zmiany uchwały budżetowej na Chorowice jest zapisana kwota 300 tysięcy złotych i te drugie 150 tysięcy złotych pochodzi z wolnych środków z roku 2015. Kolejna zmiana dotyczy działu transport i łączność. Tutaj jest propozycja przeniesienia pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi kwoty 130 tysięcy złotych zapisanej na remonty bieżące, remonty cząstkowe dróg gminnych. Przeniesienie to jest konieczne tych środków na wydatki majątkowe z uwagi na to, że będą one przeznaczone na wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych, a więc jest to wydatek majątkowy, nie wydatek bieżący. Kolejna zmiana jeszcze w tym dziale transport i łączność dotyczy przeniesienia zaoszczędzonych środków na zakupach inwestycyjnych na zakup rozsiewacza zawieszanego na potrzeby bazy usług komunalnych w Gaju. Ten rozsiewacz został zakupiony, są tutaj oszczędności w wysokości 3100 zł i jest propozycja pana wójta, żeby przenieść te 3100 zł zaoszczędzone na wydatki bieżące na zakup piły spalinowej do betonu i asfaltu na potrzeby bazy usług komunalnych w Gaju. Kolejna zmiana dotyczy działu działalność usługowa. Tutaj jest propozycja zwiększenia środków w tym dziale o 20 tysięcy złotych. Są to środki przeznaczone na plany zagospodarowania przestrzennego. Wynika to z tego tytułu, że na sesji budżetowej w ramach projektu budżetu była zapisana na to zadanie kwota 95 tysięcy złotych. Rada Gminy swoje poprawki wniosła na sesji budżetowej i ściągnęła tutaj 70 tysięcy złotych z tego zadania. Natomiast jest podpisana umowa na sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wraz oczywiście aneksami, ponieważ ta umowa jest aneksowana od 2011 roku. Już powiem szczerze, jest 7 aneksów dotyczących tej umowy i sporządzenia tego projektu.
Umowa obowiązuje obecnie podpisana na kwotę 94 802,60 zł. Z tej umowy wypłacono 16 236 zł. Na wydatkach niewygasających w uchwale podjętej 30 grudnia 2015 roku przez Radę Gminy znajduje się kwota 43 566,60 zł, więc brakuje tutaj 35 tysięcy zł na zrealizowanie tej umowy. W uchwale budżetowej podjętej przez Radę 21 stycznia bieżącego roku znajduje się kwota 20 tysięcy zł po poprawkach. W związku z tym na sfinalizowanie tej umowy brakuje 15 tysięcy zł. I oprócz tych 15 tysięcy zł jest propozycja pana wójta, żeby jeszcze dołożyć 5 tysięcy, czyli łącznie właśnie te 20 tysięcy na ewentualne jakieś inne wydatki związane właśnie ze sporządzeniem projektu tego studium. Chodzi między innymi o jakieś ogłoszenia w prasie, powołania komisji tam urbanistycznej, wynagrodzeń dla tej komisji. Także jest propozycja pana wójta, żeby w tym dziale zwiększyć wydatki o 20 tysięcy zł. I te 20 tysięcy złotych ma pochodzić z wydatków majątkowych na dotacje na zakupy inwestycyjne w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Na takim zadaniu zakup samochodu bojowego wraz z wyposażeniem dla OSP w Bukowie. To zadanie zostało wprowadzone również poprawką radnych na sesji budżetowej i te środki właśnie między innymi na ten samochód zostały zabrane właśnie z tych środków zabezpieczonych w projekcie budżetu na studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy. Kolejna zmiana, jeśli chodzi o bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, dotyczy przeniesienia wydatków w ramach wydatków bieżących pomiędzy grupami wydatków, a chodzi konkretnie o zmniejszenie dotacji dla ochotniczych straży pożarnych i zmniejszenie wydatków związanych z realizacją wydatków statutowych, czyli na jakieś zakupy, ponieważ chcemy starać się o dodatkowe środki na wyposażenie ochotniczych straży z terenu naszej gminy przy udziale środków zewnętrznych. W tym momencie nie mamy na to środków, więc jest taka propozycja, żeby nie dawać większej dotacji strażom w formie dotacji, tylko żeby gmina mogła złożyć wniosek o dofinansowanie straży pożarnych. Jeszcze zmiana dotyczy również działu administracji publicznej. Tutaj są wprowadzone środki w wysokości 44 723 zł i 23 grosze. I te środki są przeznaczone na dotację celową dla gminy Skawina zgodnie z umową partnerstwa i aneksem w celu wspólnej realizacji projektu pod nazwą Razem Blisko Krakowa Zintegrowany Rozwój Podkrakowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Tą kwotę wprowadza się z wolnych środków z roku 2015 z uwagi na to, że środki te zostały zwrócone w dniu 31 grudnia 2015 roku przez gminę Skawina, ponieważ projekt w całości nie został zrealizowany do końca 2015 roku i jest aneks terminowy przesuwający termin realizacji tego projektu i gmina Skawina zwróciła się w roku bieżącym tutaj do pana wójta o przekazanie z powrotem tej kwoty 44 723 zł 23 grosze, czyli tego naszego udziału w tym projekcie. No ale na razie tej dotacji nie możemy przekazać, ponieważ nie mamy jej wprowadzonej do budżetu. Pan wójt tam po prostu zwracał się z przyjęcie terminu przekazania tej dotacji i stąd ta propozycja zmiany tutaj się tej uchwale znalazła. Kolejna zmiana dotyczy działu 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. Tutaj wprowadzamy kwotę 222 228 zł i 96 groszy z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami. Są to środki pochodzące z wolnych środków z roku 2015 w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów i oszczędnościami na wydatkach w roku 2015. Tutaj dodam, że obecnie mamy podpisaną umowę z firmą, która wywozi nam odpady komunalne do końca czerwca bieżącego roku. Jesteśmy w trakcie przygotowywania przetargu na wywóz odpadów komunalnych.
Tutaj już z naszego rozeznania wiemy, że firmy niestety znacznie po prostu podniosły koszty wywozu odpadów i obawiamy się, że nawet ta kwota wprowadzona tutaj z wolnych środków, która została wydatkowana w roku 2015, może to być nawet mało w tym roku, ale zobaczymy, no ta kwota została, ona zgodnie z przepisami musi być ponownie wprowadzona na gospodarkę odpadami i taką też propozycją Pan Wójt do Państwa Radnych występuje. Kolejna zmiana dotyczy działu również oświaty i wychowanie i tutaj jest propozycja, żeby z powrotem zwiększyć wydatki na przebudowę szkoły podstawowej w Konarach na przedszkole samorządowe o 100 tysięcy złotych, ponieważ to 100 tysięcy złotych zostało zabrane poprawką na sesji budżetowej i przeznaczone na oświetlenie w Lusinie i jest propozycja Pana Wójta, żeby z powrotem te 100 tysięcy złotych... Przepraszam, nie Lusinie. Proszę? W Konarach, żeby z powrotem te 100 tysięcy złotych zmniejszyć na oświetlenie uliczne i przeznaczyć je na wyposażenie przebudowy zachodniej części szkoły podstawowej w Konarach na przedszkole samorządowe. Chcemy po prostu, wiemy, że wykonawca wywiąże się z terminu realizacji tego zadania i chcemy od 1 września ogłosić, znaczy, żeby to przedszkole już funkcjonowało, żeby mogły tam dzieci uczęszczać, ale wiadomo, żeby na to potrzebne jest również wyposażenie tych sal nowych, które będą w wyniku tej przebudowy powstaną. I stąd jest konieczność zwiększenia o 100 tysięcy złotych tutaj tych wydatków, czyli do tej kwoty, która była pierwotnie założona w projekcie budżetu przedłożonym przez Pana Wójta. Kolejne zmiany to są takie zmiany po prostu kosmetyczne pomiędzy nazwami zadań, znaczy dotyczące zmiany nazwy zadań. Chodzi tutaj o dział rolnictwo i łowiectwo i dział transport i łączność. Tutaj nie zmniejszamy, nic nie zmieniamy, jeśli chodzi o kwoty, natomiast zmieniamy tylko nazwę tych zadań w celu ujednolicenia nazw tych zadań z projektów budowlanych oraz dostosowanie do zakresu planowanych prac. I jeszcze może tu jedno zapomniałam, że w dziale jeszcze oświaty są dokonane przeniesienia pomiędzy tam działami, rozdziałami dziale oświaty i w dziale edukacyjna opieka wychowawcza łącznie na kwotę 76 800 zł w ramach grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Te zmiany wynikają z rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, czyli tak zwanej trzynastki. Jeszcze może powiem o autopoprawce złożonej przez Pana Wójta do tej uchwały. To są takie kosmetyczne tutaj zmiany. Chodzi konkretnie o to, że w rozdziale 750-95, czyli tam, gdzie mamy przekazać dotacje dla gminy Skawina na realizację projektu Skarbiowisko Krakowa, brakuje wpisanego paragrafu, ma być paragraf 2316. W rozdziale oświaty, w dziale oświaty, w rozdziale 801-10 gimnazja, tam jest obrota pisarska zamiast kwoty 13 025 zł, powinna być kwota 13 205 zł. I trzecia zmiana, autopoprawka dotyczy na stronie pierwszej tej uchwały pod tabelą dotyczącą zwiększenia dochodów. Brak jest wpisanego paragrafu, powinien być paragraf 2 punkt 1 zamiast punktu 2. To są wszystkie propozycje Pana Wójta przedłożone projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej. Dziękuję. Proszę, panie Wójcie. Mimo, że tylko dla mieszkańców, tutaj tak operujemy, paragraf, jakieś tam takie mądre terminy, a o co tu w ogóle chodzi? Proszę Państwa, z tego, co Pani Skarbi przedstawiła, z całych tych przesunięć, przeniesień, dzisiaj powinno już być po sesji, gdyby poprawek radni nie wnieśli w styczniu. Ponieważ tak, no zakładałem 1 200 000 na Konary, ścięto 100, bo wystarczy 1 100 000. Okazuje się, że moje wyliczenia były dobre, dzisiaj wołam o 100, które brakuje. Następny punkt, jakiś tam i następny. I te przeniesienia wszystkie to jest to właśnie, że się zaczęło majstrować przy projekcie budżetu. I dzisiaj znowu przenosimy i całe to zamieszanie jest spowodowane tym, że się po prostu w projekcie budżetu
nie zaufało, że te kwoty się nie wzięły z kosmosu czy z powietrza, tylko są z konkretnych wyliczeń. I to, co dzisiaj przenosimy, to jest właśnie konsekwencja tego, żeśmy w styczniu to poodbierali. Dziękuję. Panie Wójcie, w dniu wczorajszym po komisji rewizyjnej spotkaliśmy się, aby spotkaliśmy się, aby uzgodnić pewne stanowisko. Czy pan to stanowisko, które wczoraj uzgodniliśmy, podtrzymuje? Po pierwsze, panie przewodniczący, ja wyjaśniam dla mieszkańców te trudne terminy i żeby mieszkańcy mogli razem z nami uczestniczyć w przeniesieniu środków, żeby wiedzieli, co to jest. Natomiast co do uzgodnień wczorajszej komisji, to uzgodnień nie było. Bo państwo żeście zostawili wszystkie swoje zadania, natomiast co by moje zadania, toście odrzucili, więc ta komisja wczoraj, no nie wiem, chyba była zbędna. Ja wczoraj na komisji wyjaśniłem panu radnemu Marikowi, który był w błędzie, mówiąc, że 120 tysięcy mamy na wyposażenie i po co ja wołam o 100 tysięcy. No więc pan radny chyba wczoraj zrozumiał. Ja jeszcze raz przypomnę, 986 803,84 jest po przetargu wykończenie Konar, natomiast była 1 100 000, kwota po ścięciu tych 100 tysięcy. Pan radny no nie wziął pod uwagę, że dochodzą roboty dodatkowe, 64 424, dochodzą nadzory w kwocie 6703, dochodzą jeszcze odbiory i punkt wydawania posiłków, co daje 20 tysięcy. Łącznie mamy 1 077 932, czyli zostaje 22 tysiące, a ja potrzebuję na wyposażenie szatni, sal dla dzieci, typu meble, które przypominałem wczoraj. To nie jest, że my sobie idziemy do Castoramy, kupimy sobie meble czy do Ikei. No to muszą być certyfikaty, to muszą być wszystko atesty. Tutaj trzeba złożyć zamówienie, tutaj trzeba poczekać na realizację. Nie wiadomo, czy będzie zapytanie, czy będzie przetarg. No i teraz mnie zostaje 22 tysiące. No i z czego ja mam zrobić? Tośmy sobie wyjaśnili wczoraj na komisji, bo pan radny o tym nie wiedział. Natomiast jakie jest wspólne stanowisko? No, dalej mi brakuje 100 tysięcy i państwo mówicie tak. Panie, rób pan nabór, a rada panu da. Nie. Ja nie będę robił teraz rekrutacji do przedszkola w Konarach, dopóki nie mam zagwarantowanych finansów. Proszę wybaczyć, może to jest brak zaufania. Parę razy byłem zrobiony w Konia, nie ryzykuję. Albo mam 100 na krzesełka, ławeczki, dywany, pomoce dla dzieci i wtedy jest rekrutacja, bo mam pewne. Albo nie wchodzę w takie układy, że mi potem dacie, bo ciekawe, z czego mi potem dacie. Wczoraj po komisji rewizyjnej, gospodarczej oczywiście, przyszedł pan do mnie do biura rady i rozmawialiśmy o tym, aby wykonać drogę w Chorowicach, aby zrobić zmianę w WPF-ie na 2017 rok, zwiększając środki, aby można było rozpocząć zadanie inwestycyjne budowy drogi w Chorowicach. Powiedział pan do mnie, no to ja się zgadzam, zróbmy WPF jest zmianę na 600 tysięcy. Pytam, czy pan to podtrzymuje? Dlaczego pan przedstawił pierwszą część zdania, a drugą część zdania pan ominął? Ja przyszedłem i powiedziałem tak, proszę pana, ja mogę się zgodzić w WPF na 600 tysięcy w przyszłym roku na Chorowice, ale proszę tutaj mi zagwarantować na wyposażenie przedszkola. Wy tak żeście mnie nauczyli przy kanalizacji Włocań. Coś za coś. Panie Wójcie, dlatego też mówię. Przyjmuję pan pewne uzgodnienia, które wczoraj zapadły. Panie Przewodniczący, Chorowice miałyby dostać zero. Konary nie dość, że dostały wykończenie części, to jeszcze wołają o lampy. I tam te 100 tysięcy właśnie z wyposażenia przedszkola poszło na oświetlenie uliczne. Czy tutaj uważa pan, że to jest pewna sprawiedliwość i zrównoważone inwestycje w sołectwa? Ja uważam, że najważniejsze dla mieszkańców Chorowic jest to, żeby mieli wykonaną drogę, ale czy ona zostanie zapłacona w grudniu czy w styczniu, to myślę, że dla mieszkańców to już nie jest ważne. Ja też tak myślę, dlatego jestem skłonny wpisać to do WPF-u
te 600 tysięcy 2017. Ogłosimy w tym roku przetarg. Jeżeli wykonawca, no wszystko zależy właśnie od wykonawcy, bo proszę Państwa, jeżeli mamy tutaj jakiegoś przedsiębiorcę, to on rozumie ten temat. Jak ja mam dzisiaj robić, inwestować, a pieniądze dostanę za rok? To on powie tak, a to ja mam do końca maja termin, to se zacznę w kwietniu, a co ja sobie będę teraz zamrażał swoje własne pieniądze? No i to jest jakaś logika, nie? Więc teraz pytanie, kiedy by ta droga ruszyła? Natomiast tak jak mówię, ja po raz kolejny w pewnych sprawach idę na ugodę, żeby ominąć awantury. I mówię oficjalnie, to co panu wczoraj powiedziałem, jestem gotowy dzisiaj wpisać to do WPF-u na 2017, całą kwotę 600 tysięcy, jednak pod warunkami takimi, że rozwiążemy następne problemy. To jest problem wyposażenia 100 tysięcy, przesunięcia na studium 20 tysięcy, które było, żeście państwo zabrali, teraz to trzeba z powrotem nam oddać. To więc jeżeli tutaj się dogadamy, z mojej strony już przedstawiłem chęć, że tak powiem, współpracy i rozwiązania tego problemu. Pan oskarżył. Pani radna Okarmów była wcześniej. To pewne rzeczy tu pan wójt wyjaśnił. Rozumiem, że jeśli nie będzie zaplanowanych tych 100 tysięcy, to nie ma mowy o to, żeby dzieci we wrześniu poszły do nowego przedszkola. Tak? Rozumiem, że... Znaczy nie. To jest znaczy, takie... Pan wójt nie rozpocznie rekrutacji. Przy oświacie to jest dość skomplikowane. Dlatego, że tak, sprawa jest, że marzec jest to okres rekrutacji do przedszkoli, do oddziału przedszkoli. I tam, gdzie one już są, nie ma problemu. Natomiast Konary jest czymś nowym. Wiadomo, że teraz przychodzą do przedszkola, przychodzą tutaj do szkoły w Mokilanach i pytają, co będzie z Konarami. I dyrektorzy no, nie bardzo wiedzą, co odpowiedzieć. Przychodzą do mnie, ja też nie bardzo wiem, co odpowiedzieć. Natomiast jeszcze jedno jest ważne. Wykonawca miał termin na koniec maja wykonanie, skończenie inwestycji. Cały czerwiec myśmy planowali na te wszystkie zamknięcia i dopuszczenie do użytkowania. I to miało być od 1 lipca, można by zrobić nabory, ale ten termin od 1 lipca jest najwyświadomy, ale jest za późno, ponieważ rodzice już pewnie dzieci gdzieś tam dadzą. Obecnie sytuacja się zmieniła, ponieważ wykonawca przy takiej pogodzie jak jest teraz skończy inwestycję zamiast koniec maja, koniec kwietnia. Czyli koniec kwietnia inwestycja będzie zakończona z montażem białym, czyli umywalki, ubikacji i tak dalej, bez wyposażenia dla dzieci. I teraz, my szybciutko w maju sobie robimy odbiory, ale przez ten maj my już możemy przecież robić nabory dzieci, które nam wskażą, ile tych dzieci jest i tak dalej. Więc tutaj w oświacie każdy miesiąc, każdy tydzień jest dla nas bardzo ważny i istotny. I teraz tak, co, ja teraz zrobić rekrutację, a jak potem się coś stanie i rodzic przyjdzie i powie tak, panie, ja mogłem dać dziecko do Krakowa, a przez pana zamieszanie, pan mnie wprowadził w błąd, ja teraz zostaję na lodzie, bo ani do Krakowa, ani tu. To jest bardzo ważna sprawa, bo tutaj rodzice i dzieci. Pani, to jest sprawa 100 tysięcy, natomiast jeszcze zaciekawiło mnie te 20 tysięcy na studium, bo właściwie dzisiaj się dowiedzieliśmy, że umowa nie jest w pełni zabezpieczona, tak? Czyli rozumiem, że po prostu jest podpisana umowa i nie ma pełnego zabezpieczenia środków na realizację umowy. I w przypadku, kiedy nie będzie to pełnego zabezpieczenia, no to gmina będzie narażona na kolejne konsekwencje, czyli na kolejne odsetki. Rozumiem, że jeżeli nie zabezpieczymy tego, to będziemy ponosić dodatkowe kary finansowe. Tak, pani skarbnik, jeśli można? Tak. Dlatego państwo zwróćcie uwagę na to, ponieważ podjęliście, znaczy rada podjęła, ale inicjatorem była ósemka w sprawie studium rezolucji do pana wójta. Ósemka zapłaci. Miejcie na uwadze, że jeżeli zobowiązujecie wójta do pewnych działań, no to dajcie mu po prostu możliwość tego działania. I też kieruję tutaj do pani radnej Nowickiej, ponieważ w poprzedniej kadencji ona tutaj siedziała gdzieś właśnie w pobliżu nas, właśnie w tym miejscu. I pamiętam, jak powiedziała, dajcie temu wójtowi spokój, dajcie mu pracować, ale widzę, że widzenia zależy od punktu siedzenia. Pan radny Malik, bardzo proszę. Panie wójcie, chciałem panu odpowiedzieć, no jest pan mistrzem retoryki, zwłaszcza jak kamera filmuje i jest publiczność. I raczej pan też mówił, jak jesteśmy na komisji. Pan, panie
proszę zwiedzać publiczność. No proszę o ciszę na sali. Chce pan zamienić się ze mną bardzo dużo. Chce pan zabrać przyszłej kadencji, chcesz zamienić. Proszę o ciszę na sali. Pragnę panu wyjaśnić w ten sposób, że na przedszkole w Konerach była wpisana kwota, widzę, że pan dzisiaj się ładnie przygotował, 1 200 000 do projektu budżetu, ale tam nie było zapisu, że to jest na kupno ławek, dywaników i tak dalej. I na komisji gospodarczej, jak zadałem panu pytanie, co robimy z przedszkolem w Konerach, czego uruchamiamy, oczywiście to była komisja gospodarcza, gospodarcza w grudniu, pan odpowiedział, co się będziemy nad tym zastanawiać, jak dopiero mamy grudzień. I idąc tym tokiem myślenia, tak jak pan mówi, czy przyjmować zapisy do przedszkola, czy nie przyjmować, to jesteśmy na razie podobnie w tym samym punkcie. Bo dalej to budynek nie jest odebrany. Przez radę. Wie pan, kupienie ławek nie powoduje odebrania inwestycji. I proszę nie mówić, że to jest to. Bo pan w tym momencie inaczej to przeistacza. Kupienie ławek, dywaników i tak dalej, które są niezbędne, owszem, żeby uruchomiło się przedszkole, nie jest powodem zamknięcia inwestycji. I tak samo jesteśmy w tym samym teraz punkcie, że odpukać może się coś wydarzyć i też tego nie otworzymy. I druga sprawa, mówi pan, że Konary dostały. Wie pan, to przedszkole, ja uważam, że to przedszkole to nie jest dla Konary, to jest dla całej gminy. Bo mamy problem z dzieciakami, gdzie je puścić do przedszkola. Nie mamy miejsc. Dlatego proszę nie mówić, że Konary dostały przedszkole. Bo to, ja uważam, że to nie jest na miejscu. Kolejna rzecz, mówimy o oświetleniu. No, wie pan, w tym momencie idąc tokiem myślenia, już się zgodziliśmy słownie na wycofanie 150 tysięcy z Chorobic na rok 2016. To są wolne środki, które panu zostają w budżecie. Już pan ma zabezpieczenie na 100 tysięcy, które pan potrzebuje na wyposażenie tego przedszkola. Już zostają te środki, bo idąc tokiem myślenia, co przed chwilą żeśmy uzgodnili, Chorobice wpisujemy do WPR-u i możemy je realizować na podstawie WPR-u, a ma pan 150 tysięcy wolne w tym momencie, które pan chciał, bo chce pan teraz w tej uchwale wprowadzić na Chorobice. Gładzić Chorobice to będzie najlepiej, nie będzie problemu. Proszę o ciszę na sali. Proszę. Nie da się, wie pan, nie da się. Panie radny Malik, pan jest rozbrajający. Po pierwsze pan sformułowanie takie zrobił. Panie Wójcie, mogę prosić? Proszę o ciszę, w tym momencie głos ma tylko i wyłącznie pan Wójt. Proszę o ciszę. Jeżeli zwracam uwagę, to tylko po to, żeby był wspólny szacunek, bo nie pozwolę sobie, żeby ktoś na mnie podnosił głos i przerywał mi moje, to co mam do powiedzenia. Cytuję w takim razie, skoro pan się obraża. Ładnie pan Wójt się na dzisiaj przygotował. Chodzi o te wyliczenia. Ja panu wskazuję, że w tym zdaniu już jest fałsz. Bo ładnie się pan przygotował, ale nie na dzisiaj, bo wczoraj to panu czytałem, czyli na wczoraj. Tydzień temu też czytałem. No właśnie, no widzi pan, no więc niech pan nie przypina tego typu tekstu, bo potem się pan oburza, że ja do pana się kieruję. Następna sprawa. Pan mówi, że znowu, ja powiedziałem, że Konary dostały. Że Konary dostały. Jak się czepiamy tego zwrotu, to mogę powiedzieć, że Chorobice dostały drogę. A moje pytanie, czy przez tą drogę w Chorobicach pojadą wszyscy mieszkańcy? No nie. Pojedzie jakaś tam część. Czy z przedszkola w Konar, powiedział pan, że nie będą korzystać Konary, tylko też inni. Tak samo jak w drodze w Chorobice. No też będą przy mieszkańców, ale też inni. Więc proszę pana, tutaj niech pan mnie nie łapie za słowa i nie mówi, że ja tam źle coś się przejęzyczyłem, czy coś źle sformułowałem. Słucham. Natomiast wczoraj, jeszcze raz, wracam do rozmowy z panem przewodniczącym. Panie przewodniczący, przyszedłem na dół po analizie tego, po komisji i powiedziałem wprost. Ja się zgodzę na WPF, natomiast bardzo proszę, zamiast 100 tysięcy na oświetlenie, zamienić to. Przesuńmy to na pomocę na przedszkole, skończmy przedszkole, a oświetlenie możemy potem z oszczędności zrobić we wrześniu, w październiku. Można zrobić. Natomiast dla mnie priorytetowe zadanie jest teraz, abym ja miał po prostu Konary zamknięte i zapewnione środki. Proszę państwa, jeżeli ja jestem w błędzie, to proszę bardzo wybaczyć, ale 15 lat dyrektorstwa w szkole, myśmy się opierali jako dyrektorzy, są tu dyrektorzy, to potwierdzą, na prostym wskazaniu księgowej.
czy mam 2000 i mogę kupić papier ksero, czy go nie mam. Tak, Państwo Dyrektorzy? I wtedy, jeżeli miałem od księgowej czy od kierownika ZEAS-u konkretne przyzwolenie, tak, możesz gościu kupić, szedłem i kupowałem. I to jest może ta naleciałość tych 15 lat, że ja dzisiaj jestem ostrożny i mówię, czy mam 100 tysięcy, czy nie mam. A wy mi to macie za złe, że ja próbuję je otrzeć. Znowu będzie następne oskarżenie. Dziękuję. Pani skarbnik, ja mam jeszcze takie pytanie, bo wczoraj pani powiedziała, że umowa w sprawie studium została podpisana na podstawie projektu budżetu na 2016 rok. Panie Przewodniczący, umowa została, aneks do umowy, aneks do umowy oczywiście, numer 7, został podpisany 15 grudnia 2015 roku, a w budżecie gminy na 2019 były te środki zabezpieczone. Państwo dopiero zmianą uchwały budżetowej 30 grudnia było tam ściągnięte 22 tysiące złotych, jak dobrze pamiętam, ze studium. Natomiast w projekcie budżetu była zapisana kwota 90, łącznie 5 tysięcy, w tym 90 tysięcy na paragraf 400 właśnie na sporządzenie studium uwarunkowań i kierunku, no między innymi na studium i te prace z tym związane. Oprócz tego jeszcze chciałam tutaj dodać, że również w wieloletniej prognozie finansowej w uchwale, która była podjęta na rok 2015, tak samo jak w projekcie uchwały na, i w uchwalonym, uchwalonej wieloletniej prognozie finansowej na 2016-2023 jest taki zapis w paragrafie drugim, że upoważnia się wójta gminy Mogilany do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy Mogilany do łącznej kwoty takich umów 2,5 miliona złotych. Więc też tutaj możemy to podciągnąć po to, że to jest ciągłość działania, bo ta umowa jest już aneksowana co roku, odpocząwszy od roku 2011. Co roku te środki są przekazywane na wydatki niewygasające, mogą być zgodnie z ustawą o finansach do końca czerwca na tej, na wyodrębnionym rachunku, później są ponownie wprowadzane do budżetu, znowu podpisywany aneks terminowy, bo ciągle to zadanie nie jest skończone i znowu dajemy na niewygasające i co roku tak to się dzieje, począwszy od 2011 roku, więc w zasadzie my cały czas środki na to mamy zabezpieczone w budżecie i wynika to również z WPF-u, że pan wójt mógł takie zobowiązanie zaciągnąć związane z ciągłością działania gminy. Dziękuję. Pani mecenas, potwierdza pani, że na podstawie takiego zapisu można było podpisać umowę? Znaczy ja rozumiem z wyjaśnień pani skarbnik, że umowa nie była podpisana na podstawie projektu budżetu, tylko budżetu na 2015 rok, gdzie te środki były zaplanowane, tak? W momencie tak, podpisywania aneksu środki były w budżecie. Tak, aneks był podpisany 15 grudnia, jak mówiłam, 2015 roku i w tym dniu środki były zabezpieczone w budżecie roku 2015. Dziękuję. Pan Wójt, proszę. Proszę Państwa, nie wiem, no może taka propozycja, żeby zakończyć temat szybko, bo powodujemy tylko niepotrzebnie krótko. Może jakby przyjąć taką wersję, że droga w Chorowicach idzie do wieloletniego planu za 600 tysięcy z możliwością w tym roku ruszenia inwestycji, czyli przetargu do żołnierza kierowniku. Natomiast w takim razie ja z oszczędności na kanalizację w Libertowie brałem te 150 tysięcy właśnie na drogę Forowica. Bo dzisiaj ten projekt, co był przedstawiony przeze mnie, to było 150 zaoszczędzone na Libertowie, na kanalizacji, plus drugie 150 z wolnych środków, co dawało 300 tysięcy i tą propozycję dzisiaj przedstawiłem. Ta propozycja nie przeszła, więc ja proponuję tak, te 150 z kanalizacji w Libertowie przeznaczyć 100 na wyposażenie, żebym ja dzisiaj miał pewne, 20 na studium, żebyśmy studium zakończyli, bo przecież ludzie na to czekają już 10 lat i nie robimy sobie tutaj cyrków. I wtedy, a wolne środki zostawiamy, no, albo na karę, 4,275, albo jeszcze jedno radni nie zwrócili uwagę, że wrzesień, październik, listopad, grudzień sprawa wynagrodzenia
jeśli chodzi o konary, wynagrodzenia, ZUS-y, te wszystkie rzeczy, bo dochodzą dodatkowi nauczyciele. Więc proszę Państwa, czy jesteśmy w stanie się w takiej wersji dzisiaj dogadać i przegłosować to? Jeżeli tak, to ja to mam na piśmie tutaj, jako autopoprawkę bym wtedy dał. To by wtedy brzmiało, że wprowadzam następujące zmiany, czyli wykreśla się przesunięcie środków finansowych w wysokości 100 tysięcy z zadania budowa oświetlenia zgodnie z wykonanym projektem w ramach budżetu 2015 przy drodze 600 i tak dalej, na zadanie przebudowa zachodniej części, czyli to bym się wycofał z tego. Natomiast również wykreśla się przesunięcie środków finansowych 150 tysięcy z zadania budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Libertów oraz 150 tysięcy z wolnych środków pozostałych z roku 2015 na zadanie przebudowa drogi gminnej w Chorowicach. Z tego bym się wykreślił, wycofał. Natomiast wprowadza się następujące przesunięcie środków finansowych w wysokości 120 tysięcy i to z zadania budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Libertów na zadanie przebudowa zachodniej części szkoły podstawowej w Konarach i kwota 20 tysięcy na zadanie plany zagospodarowania przestrzennego. Natomiast w załączniku do wieloletniego planu finansowego wpisalibyśmy przebudowa drogi gminnej w Chorowicach i wprowadza się zmianę limitu w 2016 na kwotę 600 tysięcy. 2017 na kwotę. No, proszę jeszcze przedstawić. To jest kwestia tego, że nie jest zapisane, że te 20 tysięcy, które mieliśmy zabrać na stowią samochodu Bukowa, w związku z tym byśmy nie zabierali, dalej by zostało 200 tysięcy, bo te 20 poszłoby z kanalizacji. Przepraszam, to jest zapisane, ale ja uzupełnię pana wójta, jeśli by miała przejść ta poprawka pana wójta. Znaczy, proszę Państwa, to jest moja propozycja, która by w tym momencie skończyła, że tak powiem, no, dyskutowanie na ten temat i ewentualne kłótnie. Nie wiem, może poddaję pod rozwagę pana przewodniczącego. Pan Balik, bardzo proszę. Dziękuję panu wójtowi, że uwzględnił wszystkie za i przeciw wypowiedziane na wczorajszej Komisji Gospodarczo-Komunalnej. I zgadzamy się. Myślę, że takie ustalenia też były wczoraj na Komisji Gospodarczo-Komunalnej przez większość radnych zaakceptowane. Dziękuję bardzo. Pani radna Okarmo. Ja mam jeszcze pytanie, ponieważ niepokoi mnie wyprowadzenie z budżetu tej drogi w Chorowicach. 100 tysięcy pan wójt proponuje na wyposażenie, 20 na studium, czyli zostaje 30 tysięcy, a nie możemy zostawić tych 30 tysięcy na drogę w Chorowicach? Jakiekolwiek środki, żeby były, żeby było zadanie prowadzone? Czy to nie ma, przy takiej kwocie nie ma znaczenia, bo i tak będzie przetarg będzie ogłoszony w tym roku, realizacja to nie jest kubaturówka, więc wykonawcy muszę dać przynajmniej do końca maja przyszłego roku, bo widzicie Państwo, jest koniec marca, on z nawierzchniami asfaltu mi nie wejdzie, a jeżeli wprowadzimy 30 tysięcy, to... Projekt? Nie, to jest, nie, projekt jest ze środków niewygasających, więc to nie ma, to zostają same roboty budowlane. Pan mówił wcześniej, Pani Radna, zaraz znowu się czepiam, no ale muszę do pana radnego Malika. To nie zostało wypracowane wczoraj na komisji. To była moja propozycja, z którą szedłem do pana przewodniczącego po zakończeniu komisji właśnie. Tośmy ustalili, więc to proszę sobie teraz nie przypisywać do komisji komunalnej. Na komisji komunalnej byłem przeciwko wpisaniu do wieloletniego planu finansowego. I to do końca komisji utrzymywałem to zdanie. Natomiast tak jak mówię, no ktoś musi w którymś momencie być mądrzejszy i zluzować, bo inaczej się będziemy kłócić i do niczego to nie zmierza. Proszę o ciszę, w tym momencie głos ma pan wójt. Więc proszę Państwa, ja myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. Mieszkańcy Chorowic mogą być w tym momencie spokojni, przetarg można przeprowadzić, wykonawca może rozpocząć, my mu możemy określić na przykład płatność 2017 styczeń czy luty
więc to nie będzie dla niego bardzo wygórowany okres, okres czekania na pieniądze, jeżeli by zaczął w okresie wakacyjnym, no to po zakończeniu inwestycji można by to. Także tutaj jest, jeśli chodzi o mieszkańców Chorowic, to nam uspokajał, że w tej wersji, czy w tej pierwszej wersji jest to pewne. Jest to pewne, że ta droga będzie. Pani radna Lucyna Kufry, później pan radny Malik, później pan radny Łynarczyk. Panie burmistrzu, ja mam jeszcze takie pytanie. Zostaje z Libertowa 150 tysięcy. Więc może byśmy jeszcze mieli tam to oświetlenie na świetlicy. To jest naprawdę nieduża ulica. Ludzie 20 lat czekają. Jak pan to widzi? Czy na chwilę obecną byśmy chcieli wprowadzić tylko z Libertowa 150 tysięcy, czyli bierzemy 120, zostaje 30. Poczekajmy to, co pan wczoraj, ale to, co wczoraj pan radny z Chorowic bardzo dobrze powiedział. Poczekajmy na przetargi oświetleniowe. Tu będą jakieś oszczędności, to co pan wójt przeczytał na koniec marca, więc będziemy mogli wprowadzać z tego. A jeżeli chodzi o inwestycje Libertu, ja bym nie chciał więcej pieniędzy ściągać z tej inwestycji, bo tam zostaje niecałe, powiedzmy, 100 tysięcy jeszcze na tej inwestycji, ale musimy to zadanie skończyć. W terenie do końca nie gwarantuję państwu, że poza projektem nie wyjdą roboty inne, zwłaszcza gruntowe, czy jakieś, nie wiem, kurzawki na tej zasadzie. W każdym razie ja proszę pamiętać o tej ulicy, bo proszę. Pamiętamy o wszystkich zadaniach, tylko wierzcie nam i spróbujcie teraz wszyscy państwo, łącznie z mieszkańcami, zrozumieć tą sytuację. 4 miliony 275 jednorazowo wypłacona kwota. Ja proszę państwa, już dzisiaj uprzedzam, że może być tak, że wszystkie inwestycje będą wycofane z tego roku, żeby zapłacić tą karę i żeby wszelkie oszczędności, które są, skierować w tym kierunku. I to nie chcę, żeby to brzmiało, że ktoś straszy, no tylko rozumiecie sytuację, że nie jest to prosta sytuacja. Trzeba ją rozwiązać, nie można jej przeciągać na lata, no bo inaczej z tego nie wybrniemy. Natomiast nie jest to ani oczywiście państwa wina, ani moja wina, ani wina mieszkańców, że taka sytuacja zaistniała. Więc tutaj ja wszystko pamiętam, wszystkie te plany zebrań wiejskich, życzenia mieszkańców, wszystko to mam, tylko naprawdę dajcie teraz taką chwilę spokoju, dostaniemy uzasadnienie, pochylimy się nad uzasadnieniem, zastanowimy się, czy jest sens kierować apelację, bo są to dodatkowe koszty i jakoś z tego wybrniemy, ale to musi być na razie tak spokojnie. Na razie to mamy święto wielkanocne, wchodźmy w okres świąteczny, a my myślimy o tym wszystkim. Czy pan radny Młynarczyk? Chciałem się odnieść do tematu tej uchwały budżetowej, ponieważ mamy tu wstępnie takie ustalenia, że wycofujemy Chorowice na ten rok, a będziemy wprowadzać do WPF-u. Wiecie państwo, no rozumiem to, bo to co powtarzałem i na komisjach, i na jakichś tam spotkaniach, nas jako mieszkańców Chorowic nie interesuje forma płatności, jaka będzie rozliczana z wykonawcą. Nas interesuje to, żeby nie było już błota, żeby nie było już kałuży, żeby po prostu było jakieś odwodnienie, żeby wreszcie można było coś robić. Jeśli chodzi o tą uchwałę, to co pan wójt tutaj powiedział, no jeśli ta uchwała przepadnie na zasadzie, że ścinamy to, co tutaj jest sugestia, a będziemy wprowadzać WPF, no to mam nadzieję, że wprowadzimy to do WPF. Pan radny Malik. Tylko jedno słowo, panie wójcie, ja nie powiedziałem, że żeśmy się wczoraj zgodzili na komisji. Proszę o ciszę. Proszę o ciszę. Ja nie powiedziałem. Proszę o ciszę, bo będę musiał przerwać tę sesję. A po co? Tak jak mówię, proszę pana bardzo o te uwagi na temat zrozumienia, niezrozumienia zostawić dla siebie. Ja tylko potwierdziłem to, że komisja po tym, co pan mówi, czyli po tych poprawkach, na które się zgadzamy, zaopiniowała tą uchwałę pozytywnie Komisja Gospodarcza Komunalna. Tylko tyle. Dziękuję. Panie wójcie, mam propozycję do tej autopoprawki pana o dopisanie tego piątego punktu. Przedstawienie tej autopoprawki poddajemy na podgłosowanie. 10 minut.
Ja myślę, że tak, że 10 minut przerwy. Ja myślę, panie przewodniczący, że lepiej teraz zrobić 10 minut przerwy, ten problem dzisiaj rozwiązać, niż przerywać sesję, zwoływać następne zgłoszenie. Jest tak. Jest bardzo tak. Proszę 10 minut przerwy. Tak. 10 minut przerwy jest zaproszony. Szanowni Państwo, pan wójt zgłosił oto poprawkę do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Mogilany na rok 2016 nr 16 przez 140 przez 2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2016 roku. Mówię o tej drugiej autopoprawce. Proszę. Państwo dostaliście, tak? Jeszcze nie? To może ją odczytamy. Odczytamy, czy Państwo chcecie, aby... Proszę o odczyt. Mogilany 16.03.2016 rok. Autopoprawka wójta gminy Mogilany do przedłożonego projektu uchwały Rady Gminy Mogilany w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Mogilany na rok 2016 nr 16 przez 142 przez 2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2016 roku. W projekcie uchwały Rady Gminy Mogilany w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Mogilany na rok 2016 nr 16 przez 142 przez 2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2016 roku wprowadzę się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Wykreśla się przesunięcie środków finansowych w wysokości 100 tysięcy złotych zadania budowa oświetlenia zgodnie z wykonanym projektem w ramach budżetu 2015 przy drodze numer 600-653, numer 600-654, działka 374, 379, 371 i 2 na zadanie przebudowa zachodniej części szkoły podstawowej w Konarach na przedszkole samorządowe wraz z odpowiednią w tym zakresie zmianą zapisów w załączniku numer 2 do wieloletniej prognozy finansowej gminy Mogilany na 2016-2023. Punkt drugi. Wykreśla się przesunięcie środków finansowych w wysokości 150 tysięcy złotych z zadania budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Liberców, rejon ulic Przypolska itd. oraz w wysokości 150 tysięcy złotych z wolnych środków pozostałych z 2015 roku na zadanie przebudowa drogi gminnej K6617 w Chorobicach na długości 823 metry wieżące wraz z odpowiednią w tym zakresie zmianą zapisów w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej gminy Mogilany na lata 2016-2023. Wprowadza się przesunięcie środków finansowych w wysokości 120 tysięcy złotych z zadania budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Libertów, rejon ulic Przydworska na zadania kwota 100 tysięcy przebudowa zachodniej części szkoły podstawowej w Konarach na przedszkole samorządowe, kwota 20 tysięcy złotych na zadanie plany zagospodarowania przestrzennego w załączniku wykaz przedsięwzięć do WPF przebudowa drogi gminnej K600-617 w Chorobicach wprowadza się zmianę limitu w 2016 roku na kwotę 600 tysięcy w 16 czy 17 powinno być. Czyli tutaj robimy poprawkę do autopoprawki na rok 17. Zmiana w WPF-ie będzie dotyczyła zwiększenia limitu w roku 2017. I kolejny punkt. Wykreśla się przesunięcie środków finansowych w wysokości 20 tysięcy złotych zadania zakup samochodu bojowego wraz z wyposażeniem dla OSP w Bukowie. Proponuję, aby taką autopoprawkę przyjąć wraz z uchwałą, którą w
sprawie zmiany budżetu pan wójt przedstawił. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos, czy możemy przejść do głosowania? W takim razie przechodzimy do głosowania. Głosujemy uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Mobilany na rok 2000. Najpierw autopoprawki? Nie, razem. W takim razie dwie autopoprawki są. Każdą osobno, czy? Ale wcześniejsza też była. Głosujemy w takim razie pierwszą autopoprawkę pana wójta. Kto z pań panów radnych jest za podjęciem? Pierwsza, która wpłynęła, która jest datowana na 14 marca 2016 roku. Autopoprawkę, nad którą będziemy głosować. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały na sesję w dniu 17 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Mobilany na rok 2016 nr 14/142/2016 Rady Gminy Mobilany z dnia 21 stycznia 2016 roku polegających na uzupełnieniu paragrafów i sprostowaniu omyłki pisarskiej i tak. 1. Na stronie pierwszej pod tabelą dotyczącą zwiększenia dochodu brak wpisanego paragrafu ma być paragraf 2 punkt 1 zamiast punkt 2. Punkt drugi. Na stronie czwartej w rozdziale 75.095 pozostała działalność w klubie w kolumnie 3. Paragraf w rubryce dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego. Brak wpisanego paragrafu ma być paragraf 23.16. Punkt trzeci. Na stronie piątej w rozdziale 80.110 gimnazja w kolumnie piątej zmniejsza się w złotych w paragrafie 40.40 dodatkowe wynagrodzenie roczne zamiast wpisanej kwoty 13.025 ma być kwota 13.205. W związku z powyższym wnoszę o wprowadzenie wyżej wymienionych autopoprawek. Głosujemy nad tą autopoprawką pana Wojta. Kto z pań panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Kolejna autopoprawka, którą wcześniej odczytałem, państwo ją w tym momencie otrzymaliście. Jest to autopoprawka z 16 marca 2016 roku i dotyczy 5 zmian. Pani radna Ogarnow, proszę. Szanowni Państwo, ale ja uważam, że jeśli chodzi o WPR, to powinniśmy osobno przegłosować ten piąty punkt. Cztery punkty głosujemy do uchwały Rady, natomiast piąty punkt jest to zmiana, wprowadza się limit WPF, jeśli to będzie autopoprawka do WPR. Tak, oczywiście, tylko jest na jednej autopoprawce. Tak, tylko żebyśmy nie głosowali razem. Dobrze, więc odczytamy to z autopoprawki, co będziemy głosować teraz. W projekcie uchwały Rady Gminy Mobilany w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mobilany na rok 2016 nr 16/142/2016 Rady Gminy Mobilany z dnia 21 stycznia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Wykreśla się przesunięcie środków finansowych w wysokości 100 tysięcy złotych z zadania budowa oświetlenia zgodnie z wykonanym projektem w ramach budżetu 2015 przy drodze numer 600-653, droga 600-654, działka 374, 379, 371 i 2 na zadanie przebudowa zachodniej części szkoły podstawowej w Konarach na przedszkole samorządowe
wraz z odpowiednią w tym zakresie zmianą zapisów załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej gminy Mogilany na lata 2016-2023. Punkt drugi. Wykreśla się przesunięcie środków finansowych w wysokości 150 tysięcy złotych z zadania budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Libertum, rejon ulic Przydwąska oraz wysokości 150 tysięcy złotych wolnych środków pozostałych w 2015 roku na zadanie przebudowa drogi gminnej K617 w Porowicach na długości 823 metry bieżące. Wraz z odpowiednią w tym zakresie zmianą zapisów załączniku nr 2 do UPR-u wykreśla się przesunięcie środków finansowych w wysokości 20 tysięcy złotych z zadania zakup samochodu bojowego wraz z wyposażeniem dla OSP w Bukowie. Wprowadza się przesunięcie środków finansowych w wysokości 120 tysięcy złotych z zadania budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Libertów, rejon ulic Przydwolska. Na zadania kwota 100 tysięcy złotych, przebudowa zachodniej części szkoły podstawowej w Konarach na przedszkole samorządowe, kwota 20 tysięcy złotych na zadanie plany zagospodarowania przestrzennego. Kto z pań panów radnych jest za przyjęciem tej autopoprawki? Za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 2 głosy wstrzymujące się. Zgadza. Jeszcze raz. Kto jest za? Za. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? 2 głosy wstrzymujące. Wobec tego przechodzimy do głosowania uchwał. Głosujemy w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Mogilany na rok 2016 nr 16/142 przez 2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2016 roku wraz z autopoprawkami, które zostały przed momentem przegłosowane. Tak, pani mecenas, zgodnie. W takim razie ktoś, kto? Pan radny Łynarczyk jeszcze? I z poprawką do WPF-u. Poprawkę będziemy głosować w WPF-ie. Kto z pań panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały? Za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 1 głos wstrzymujący. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to zmiana wieloletniej prognozy finansowej gminy Mogilany na lata 2016-2023. I tutaj też będzie razem z poprawką pana wójta. Pani skarbnik, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w wieloletniej prognozie finansowej uchwalonej na lata 2016-2023 są wprowadzone zmiany w załączniku nr 1, które dotyczą aktualizacji danych budżetowych w zakresie planowanych dochodów, przychodów i wydatków wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie. I ja tutaj dodam, że w związku z tymi zmianami automatycznie zmieni nam się tutaj kwota, ogólna kwota wydatków i zmniejszą nam się wydatki majątkowe o te 150 tysięcy złotych, o które zmniejszyliśmy drogę w Chorobicach, bo to wprowadziliśmy z wolnych środków i zwiększyliśmy wydatki, skoro to wykreślamy, więc wydatki majątkowe się również zmniejszą i ogólnie wydatki i zmniejszą się planowane wolne środki też o te 150 tysięcy, ponieważ ich po prostu zostało to wykreślone z uchwały budżetowej. Natomiast w załączniku nr 2, który dotyczy przedsięwzięć, w ramach wydatków bieżących jest wprowadzone w zadaniu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Zwiększamy limit wydatków w 2016 roku o 222 228 zł 96 groszy. W ramach wydatków majątkowych tutaj po przegłosowaniu Państwa tej poprawki pana wójta
będzie, że nie wprowadza się limitu w roku 2016 300 tysięcy, tylko będzie zmiana i będzie limit wydatków w roku 2017 w wysokości 600 tysięcy złotych. No i wykreślony zostanie ten punkt dotyczący zmniejszenia wydatków na oświetlenie uliczne, ponieważ Państwo przegłosowaliście, że nie zmniejszamy o 100 tysięcy wydatków zabezpieczonych na rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego. Chodzi o konkretnie o te 100 tysięcy na konach, to zostaje w dalszym ciągu, czyli taki limit, jak był uchwalony w uchwale budżetowej, on taki sam zostaje. Czyli to w ogóle wykreślamy, te punkty 1, 3, 2, 4 zostaje to w ogóle wykreślone. Dziękuję. Czy ktoś chce zabrać głos? Nie widzę. I tutaj też autopoprawkę odrębnie, tak? Czyli autopoprawka pana wójta do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Mogilany, która została przedłożona 16 marca 2016 roku, dotyczy zwiększenia. Dotyczy zmiany w WPF-ie polegającej na zwiększeniu limitu w 2017 roku o kwotę 600 tysięcy na zadaniu przebudowa drogi gminnej K600-617 w Chorowicach. Zmiany wynikające z wcześniej przegłosowanych poprawek do budżetu. Czyli wszystkie zmiany, które wynikają z wcześniej przegłosowanych zmian w budżecie, tak? Czyli taką autopoprawkę poddaję pod głosowanie. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem tej autopoprawki? Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Jeden głos wstrzymujący. Wobec tego przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Mogilany na lata 2016-2023 wraz z przegłosowaną przed momentem autopoprawką pana wójta i poprawkami wynikającymi z przegłosowanych zmian w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Mogilany na 2016 rok. Kto z pań, panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały? 13 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu, interpelacje i zapytania. Pani radna Łukasz, proszę. Ja mam interpelację do pana wójta o naprawienie drogi w Libertowie ulica Wesoła i udrożnienie rowów, bo tam sytuacja jest w tym momencie tragiczna. Także bardzo proszę o przyjrzenie się tej sprawie i podjęcie stosownych działań. Dziękuję. Czy ktoś z radnych jeszcze? Pan radny Maciej, proszę. Ja chciałem tylko w imieniu swoich mieszkańców Kola, mieszkańców całej gminy podziękować wójtowi, szanownej radzie za tak przegłosowane zmiany, że zostaje nam przedszkole, zostają fundusze na uruchomienie tego przedszkola i zostaje oświetlenie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o ciszę, pani radna. Ja mam zapytanie do przewodniczącego Toma, kiedy będzie oskarżenie, kiedy nowy statut dostaniemy i kiedy zostanie przyjęty. Statut rada, oczywiście. Bardzo proszę pana. Przewodniczący Komisji Statutowej i Ustawodawczej. Raport cały czas został wysłany w prawie gminy. Odnośnie prac statutowych, statut został, nowy statut, który Państwo też, który jest z komisji,
została do zaopiniowania przesłana do prawników gminnych i czekamy na opinię oraz czekamy na opinię ministerstwa w sprawie medalu gminnego. To wszystko, co chcę. Dziękuję. Pani radna Nowicka, proszę. Mi się wydaje, że zanim statut pójdzie do prawników z prawidłową opinię, to powinniśmy go wypracować na komisji statutowej. Natomiast myśmy de facto nie wypracowali żadnego stanowiska, żadnego wspólnego tekstu. Który projekt poszedł? To Państwa na mnie też zostały wysłane projekty. Do tej pory od maja zeszłego roku nie dostałem żadnej zwrotki, więc... Znaczy, czekamy na sygnał odwołania komisji statutowej, to co zostało na maile wysłane, prośbę o wpisywanie jakiejś uwagi od maja zeszłego roku. Będziemy podać. Myślę, że tutaj komisja powinna się spotkać i ustalić zakres pracy między sobą. Czy ktoś jeszcze w ramach interpelacji ma pytania? Pan radny Gniadek, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, mam takie pytanie. Panie Radny, chciałem podziękować, że ciężko jest, ale się okazuje, że w jakichś tam polach jesteśmy w stanie współpracować. Nikt nam nie obiecywał, że będzie lekko, ale są efekty i mnie osobiście to bardzo cieszy. To było dzisiejszych uchwał. Natomiast mam pytanie. W ubiegłym roku złożyłem pismo a propos ulicy Widokowej i Pobocznych. Ona przeszła przez komisję gospodarczą, doszła do pana, bo podobno powędrowała do powiatu. Pani powiatowa zniknęła, jak się zaczynają zapytania i interpelacje. Tam nawet gałązka została przycięta. Czy robię nic nie było robione? Ja mówię o takich robotach beznakładowych, że nie trzeba wykładać jakichś pieniędzy, jakichś kwot, uchwalać i tak dalej. Czy pan wie coś na ten temat? Bardzo proszę, panie wójcie. Pan kierownik jest. Na chwilę obecną nie mam żadnej informacji z powiatu, na jakim oni są etapie z naszymi wnioskami. Podejrzewam, że w większości są na wyłanianiu wykonawców. Postaram się z inspektorem skontaktować i dowiedzieć i odpowiedzieć panu. Ty mogę się spodziewać konkretnej odpowiedzi. W tym tygodniu? Dziękuję. Pan Wojciech, proszę. Ja bym jeszcze panu radnemu do Widokowej. Ja myślę, że tutaj może byśmy jeszcze mieli chwilę cierpliwości, ponieważ ta Widokowa teraz jest razem z Zacielem w tym wiadukcie pod uwagę wzięta przez ministerstwo. Więc ja myślę, że może poczekajmy, bo tam na pewno będzie praca nad koncepcjami, nad przeróżnymi przebudowami. No chyba, że pan myśli o Widokowej tam głębiej, w stronę Skawiny, to bo tutaj bliżej Zakopianki to nie ma sensu cokolwiek na razie robić. Tak, mnie głównie chodzi o Widokową na odcinku za Cichą. Tam jest dramatyczna sytuacja, wtedy pan nie mógł być, ale tutaj mieliśmy wyjazdowe, że tak powiem, lustrację. I tam jest tragiczna sytuacja wymagająca głównie od powiatu posunięć, jeżeli chodzi o odwodnienie. Tam jeden z sąsiadów nawet sądzi się, bo mu wody zalewają pole z całej Widokowej, jak zlatują. Także prosiłbym, żebyście państwo interweniowali w powiecie. Dziękuję. Panie radny, ja obiecuję, bo mamy teraz naprawdę w tej kadencji mamy bardzo dobrą współpracę z powiatem, ze starostwem powiatowym. Ja będę w przyszłym tygodniu w starostwie. Poproszę jeszcze raz, żeby zwrócili na to uwagę i żeby w swojej kolejności zadań przesunęli to zadanie w jakiś sposób do przodu. Dziękuję, panie radny. Chociaż wie pan dobrą wolę, bo to nie raz jest kwestia dobrej woli.
To znaczy, wie pan, dobra wola dobrą wolą, ale tak jak my mamy pewien harmonogram prac w terenie, jeśli chodzi o drogi odwodnie, tak samo starostwo ma też swój harmonogram i to starostwo nie tylko ma gminę Mobilane, ale wszystkie gminy dookoła, więc jest to na pewno dobra wola jest i możemy torpedować, że oni nam nie chcą zrobić, ale też mają jakieś tam po kolei swoje zadania ułożone w jakimś tam kolejności kryterium, więc no. Ja zwrócę uwagę, bo proszę, żeby to nie poszło w zapomnienie. Pani radna Walczak, proszę. Pana Wójta, w sprawie tego wyroku, który zapadł w sprawie przemysłu 15 marca. Rozumiem, że radni dostaną ten wyrok z uzasadnieniem, kiedy on dojdzie, tak? To, co powiedziałem w informacji, 15 marca odbyła się ostatnia rozprawa z ogłoszeniem wyroku. Wyrok ten jest 4 275 000 w jednej racie do zapłaty. Sąd odrzucił przez nas wnioskowanie o miarkowanie. Sąd odrzucił rozłożenie na raty. Myśmy złożyli wniosek o wydanie przez sąd gminie pełnego uzasadnienia wyroku. I teraz to, co pani zapytała, oczywiście jak otrzymamy uzasadnienie, będziemy musieli się spotkać na sesji. Przedstawimy to oczywiście państwu wcześniej do zapoznania. Trzeba będzie podjąć decyzję, co z apelacją. Czy podejmujemy apelację, czy nie. Na pewno to nie będę robił jednoosobowo i na pewno tutaj będzie musiała być rada zaangażowana. Proszę pani radna Kuchnej. Sprawa tego chodnika przy salonach, no to jest już, ja bym rozestrzała, czy jest szansa, że ten chodnik powstanie. Po tym, co bym powiedział, no nie chciałbym żadnej deklaracji tu się składać co do nowych inwestycji w tym roku. Wiem, że były pewne zobowiązania i obiecane było. Postaram się, by po rozstrzygnięciu wszystkich przetargów, które są w ramach bieżącego utrzymania inwestycji, rozeznać możliwość finansowania i do tego czasu przygotować przynajmniej wstępne kosztorysy i dokumentację po budowie tego chodnika. Czy to, przepraszam bardzo, Bóg nie mógłby nie rozpoczynałem, bo na ostatnio na komisji to jest chyba sprawa odwodnienia. Jeżeli wejdziemy w odwodnienie, no to Bóg sobie to nie zrobi. Jeżeli mu rozmawiamy o całym chodniku, to możemy się zastanowić, na ile to nie włożyć do realizacji przez bazę usług, to musi być poprzedzone zgłoszeniem robót i dokumentacją do architektury Powiatu Krakowskiego. Pani radna Nowicka, proszę. Chciałam przypomnieć, że zanim ten chodnik będzie robiony, absolutnie trzeba poprawić kanalizację w tym miejscu. Ponieważ jeżeli się zrobimy najpierw chodnik, to on będzie pozostał pod wodą. Ja nie wiem, czy to właśnie jest tylko kanalizacja składowa, czy tam jest problem tylko z kanalizacją składową, natomiast przy każdej ulewie zmieni kanalizacyjne wbijają i cały zakręt ulicy stoi pod wodą. Panny radny Błoniarczyk. Na początek chciałem podziękować zarówno radnym, jak i panu wójtowi, że udało nam się wypracować jakieś porozumienie odnośnie kolei. Wiecie, na sesji 21 stycznia, kiedy jedyna inwestycja, jaka była proponowana przez mieszkańców, została, że tak powiem, ścięta, mieszkańcy byli bardzo zaniepokojeni, rozgoryczeni, przygnębieni, że nie będzie tego zadania. Teraz udało nam się wspólnie, bo jest to wspólny sukces i myślę, że uda nam się doprowadzić tę inwestycję do końca. I chciałbym do tutaj pana kierownika zwrócić się z taką sprawą, żeby jednak przystąpić jak najszybciej do ogłoszenia tego przetargu, abyśmy poznali tą kwotę, bo mamy 600 tysięcy zapisane, a również na komisjach w różnych tematach zastanawialiśmy się, jaką nam może dodać kwotę. I przede wszystkim to, że mieszkańcy dostaną wyraźny sygnał. Zaczynamy robić. Dziękuję. Pan radny Manik. Chciałem zapytać w sprawie inwestycji remontu ulicy
Górnej w Libertowie, jak wygląda nadzór nad tą inwestycją, bo mamy sygnały, czy inspektor odbiera roboty ulegające zakryciu, osobiście jest na miejscu podczas tych odbiorów. Nie ukrywam, że jest sygnał mieszkańców z tamtej ulicy. Związane jest to z tym, że mieszkańcy tam posiadają firmy, gdzie nie możemy im zabronić znakiem 7 ton wjeżdżania tam, gdzie mieszkają, jeżeli tam mają firmę już od lat. Czy uwzględniony były też taki tonaż na remont tej drogi przy projektowaniu, przy projekcie tej ulicy? Dziękuję. No, może coś więcej też może pani radna Joanna Nowicka, bo jest na miejscu też tam. Dziękuję. Proszę pani Nowicka. Ja rzeczywiście potwierdzam, też mam bardzo wiele telefonów ze strony mieszkańców ulicy Zgodnej. Przede wszystkim poddawana jest pod wątpliwość ta inwestycja, czy ona rzeczywiście zrobiona zgodnie ze sztuką budowlaną. Ludzie podają parametry, no ja nie jestem fachowcem, nie jestem drogowcem, natomiast mówi się o tym, że w najgrubszej podbudowie tam jest bodajże 30 cm, a podchodnik 15 cm podbudowy. Przypominam, że tam jest projektowany już jest krawężnik najazdowy, w związku z czym nawet dla niefachowca jest oczywiste, że jeżeli ciężkie auto zahaczy kołem taki krawężnik, gdzie podbudowa jest 15 cm chodnika, no to ta inwestycja za rok albo za półtora już będzie się nadawała do remontu. I rzeczywiście nie można zrobić tak, żeby wybudować ulicę no, tanio, no bo oczywiście to jest przetarg i szukamy najtańszej firmy. Natomiast i nie można potem zabronić mieszkańcom jeździć ciężkimi samochodami, szczególnie, że to są mieszkańcy, którzy tam mieszkają od kilkudziesięciu lat i firmę też prowadzą na bardzo długo. Czy ktoś odpowie? Pan kierownik? Pan kierownik. Inwestycja jest prowadzona zgodnie z pozwoleniem na budowę, zgodnie z projektem budowlanym. Nadzór inwestorski jest osoba, która ma uprawnienia drogowe i prowadzi, dlatego jest kierownik budowy. Pierwszy raz słyszę o 7 tonach, nie wiem skąd Państwo macie taką informację. Krawężniki drogowe są układane na ławach z betoną, więc to są krawężniki, które wytrzymają najazd. Dodatkowo wykonawca do przetargu startują, zdał 5 lat gwarancji, więc po jego stronie też zależy, żeby to wykonywać poprawnie. Dodatkowo są badane po kanalizacji przed położeniem kostki chodnikowej, są prowadzone próby badania zamieszczenia gruntu i tutaj też w trakcie pierwszych prób wyszło, że grunt, który w projekcie, czyli grunt rodzimy, miał być na zagęszczenie, w tym momencie nie jesteśmy w stanie uzyskać odpowiednich wskaźników, więc zleciliśmy roboty dodatkowe na zasadzie, że ta część, która jest pod chodnikiem, jest jak gdyby stabilizowana wapnem i cementem w celu jak gdyby no, uzyskania wymaganych parametrów na dogęszczenie. Pani radna Nowicka, proszę. Proszę Państwa, na ostatniej sesji zgłosiłam interpelację do wójta w sprawie braku wody w Libertowie i skontaktowałam się z mieszkańcami, dam im odpowiedź, którą Pan udzielił na sesji. I zaniepokojenie trochę wywołało odpowiedź, którą, że Pan powiedział, że myślimy o budowie drugiego zbiornika na wodę w Mogilanach, bo rzeczywiście no, jest to paląca potrzeba w całej gminie. Natomiast z tego co wiem i z tego co sygnalizowali mi właśnie mieszkańcy Libertowa, to problem tam braku wody nie wynika z braku wody w ogóle w gminie, tylko z jakiegoś wąskiego gardła, które jest właśnie nie wiem na jakim terenie, to jest tak zwane psie pole. I w związku z tym chciałam zapytać, czy Państwo, czy Urząd pamięta o tym problemie i mają Państwo wypracowane jakieś pomysły na rozwiązanie problemu? Pan kierownik nie ma, czy Pan Wojtek? Pan kierownik. Znaczy temat znamy i to co Pani powiedziała, mamy to na uwadze, jednakże w tym roku brakło środków finansowych, żeby nawet przymierzyć się do projektowania.
Sprawa Bartnickiej też jest rozpatrywana. Rozmawiamy już, kolega, który się zajmuje siecią Wolfram, rozmawiał z właścicielami osiedla i dogrywamy możliwości przepięcia, czy na razie określamy koszty związane z przepięciem pod zasilanie pod hydrofory. Oni są, jeżeli chodzi o okolice Bartnicką, oni są zasilani od Krakowa, więc chcemy jakby podjąć ich od osiedla z naszej hydrofory, gdzie jest podwyższone ciśnienie i wtedy podnosiłby się parametr ciśnienia na tym, że to co pani powiedziała, rzeczywiście jest rejon tak zwanego pole, czy oni podkreślają między Mogilanami a Libertowem, gdzie jest przewężenie sieci wodociągowej. Nie ukrywam, że w okresach letnich byśmy się już jakby przepięli większe miejscowości Libertu. Mamy taką możliwość pod hydroforii na Mogilany i to nawet funkcjonowało, dlatego ten drugi zbiornik też w jakimś stopniu poleszczy ten jakby funkcjonowanie sieci. To, co też na razie się nie chwalimy, jak wyglądają efekty, złożyliśmy, będziemy składać wniosek do UFOŚ o dofinansowanie budowy zbiornika w ramach uruchomionych programu na jakby usuwanie skutków suszy na tej zasadzie, więc jak będziemy mieć jakąś decyzję, czy dostaniemy, czy nie, to pozostańcie Państwo poinformowani. Ja nie do końca zrozumiałam, albo nie dosłyszałam. Chodzi mi dokładnie o ten problem wąskiego gardła. Co mam powiedzieć ludziom? W jaki sposób ma Państwo częściowe przepięcie, tak? No właśnie, proszę. Pan Wójta. No jeżeli mogę. Nowy projekt powiększenie średnicy ruchu. To jest tak, że od Krakowa jest mała średnica rury i tam nie jesteśmy w stanie zasilić. U góry przy hydroforni, tak jak mówi pan inżynier, od hydroforni to prowadzić do państwa nową nitkę o większej średnicy rury. I wtedy bezpośrednio ciśnienie z hydroforni będzie szło do mieszkańców, a nie do krakowskiej czy ta stara instalacja, która jest cienka. My rozmawiamy, panie wójcie, o dwóch tematach, bo Bartnicka i Psie Pole to są dwa różne rzeczy, czyli Bartnicka to, co pan powiedział, a jeżeli chodzi o Psie Pole, tam jest przejście, nie pamiętam, czy 90, czy coś, ta rura jest niewystarczająca, więc koledzy też jak gdyby mają to na uwadze, tylko to by wymagało przebudowy sieci wodociągowej, zaprojektowania. Ten teren jak gdyby sieci idzie po terenach prywatnych, więc też się zastanawiam, czy to już nie złożyć nowej nitki w drogę nie chodzić, a to stare zostawić. No ale to jest kwestia zabezpieczenia, nie wiem, może nie chcę obiecywać na który rok, żeby zacząć projektować. Pani Nowicka. Dobrze, trochę mało satysfakcjonujące jest dla mnie myślenie, że koledzy biorą to pod uwagę. Jakiś konkret mam powiedzieć? Może konkret jest taki, w tym roku nie będzie inwestycji i trzeba czekać. W takim razie kiedy? Trudno nam powiedzieć, wszystko zależy jak spłacimy karę, jak będziemy mieli kondycję finansową. Być może się uda pozyskać środki unijne na wodę, o tym też teraz nie wiemy. Dziękuję. Ja chciałem jeszcze poinformować, w poprzednim roku podjęliśmy uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w sprawie SPZOZ-u. Ta uchwała została uchylona przez organ nadzoru 11 marca bieżącego roku odbyła się sprawa i odczytanie wyroku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Sąd uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, przyznając tym samym kompetencje Radzie do powołania komisji konkursowej. Czekam na wyrok, jeśli tylko dostanę go pisemnie, Państwu radnym niezwłocznie prześlę. Jeśli w interpelacjach już Pan mówi, proszę. Oczywiście jak wiem, to wojewoda ma się odwoływać wyżej, natomiast tutaj to musimy poczekać, ponieważ tak, no. Jeżeli się uprawomocni wyrok, to wraca i uchwała jest wiążąca dla nas. To dotyczy tematu powołania komisji konkursowej. Jest komisja wtedy powoływana, kiedy nie ma dyrektora, natomiast na dzień dzisiejszy dyrektor jest, czyli uchwała o powołaniu tej drugiej komisji jest bezpodstawna. No, ale to
będziemy jeszcze debatować. Ja przypomnę, że pierwsza komisja powołana przeze mnie i pierwszy dyrektor, który był wyłoniony przez tą komisję, potem był czas na złożenie ewentualnych, nie wiem, uwag czy jakichś tam skarg i w tym okresie nic nie zaistniało. Czyli to jakby mówić tak językiem prawniczym, uprawomocniło się. Natomiast potem dopiero była z Rady Gminy ochota powołania drugiej komisji na dyrektora ZOZ-u i to jest ten temat teraz w sądzie właśnie tej drugiej komisji. Przechodzimy wobec tego do punktu wnioski. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Pani sołtys z Chorowic, proszę. Ja chciałam podziękować za ten projekt również w imieniu mieszkańców i swoim. Chciałam tylko, żeby mieszkańcy Chorowic byli świadomi tego. W budżecie gminy nadal nie figurujemy jako Chorowice. Jest mi z tego powodu tak przykro, bo do projektu budżetu gminy wpisaliśmy jako Rada Sołecka bodajże 10 albo 11 podpunktów. I na dzień dzisiejszy jest tylko w WPF-ie ta nasza droga. No, dobrze i niedobrze, wiadomo, ale jeżeli jest taka możliwość, jeżeli znajdą się jakieś środki, to prosiłabym, żeby jakąś jeszcze małą inwestycję dopisać do tego budżetu, bo fizycznie nas tam nie ma. Chciałam zapytać, w jakim celu jest to urządzenie, które jest między termosem a laptopem pani Nowickiej od początku sesji, tam diody migają. I rzecz jeszcze jedna, złożyłam na dziennik podawczy dzisiaj pismo, pod którym podpisali mi się sołtysi. Prosimy tutaj o każdorazowe przedkładanie nam uchwał przed każdą sesją, dlatego że jest to standard w innych miejscowościach, w innych gminach, tylko u nas tak nie ma. I tak naprawdę ja już pomijam, że mieszkańcy nie mają zielonego pojęcia, o czym debatujemy, ale my jako sołtysi też nie, bo nie dostajemy tych materiałów. Chociażby w gminie Krzyszowice takie coś jest i tam sołtysi na bieżąco wiedzą, co jest przegłosowywane. Chciałam jeszcze sprostować. Z początku sesji pan wójt mówił o remoncie dworku, mianowicie o malowaniu ścian. Chciałam podziękować za to, że dwóch panów wykonało tę pracę. Jednakże chciałabym zaznaczyć, że farba do malowania była kupiona z prywatnych środków. I chciałabym, żeby doceniła to Rada i pracownicy gminy. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję. Urządzenie jest własnością pani radnej Nowickiej. Co to jest? Co to jest? Proszę. Pani mecenas, bardzo proszę. Tak. No jeżeli to nie jest nic, to proszę to wyrzucić do kosza. Proszę pana. Proszę pani. Pani Nowicka, bardzo proszę o ciszę. Pani Nowicka. Proszę o ciszę. Pani Nowicka odpowie. Ponieważ na ostatniej sesji zarówno z sali, jak i ze strony rady padły pod moim adresem groźby, które są groźbami karalnymi. W związku z czym postanowiłam nagrywać sesję na własny użytek, które... Ale to jest nieprawne. No. Bardzo ja proszę o ciszę. Nie jestem prawnikiem, jeżeli ktoś w sali jest prawnikiem. Bardzo proszę o ciszę. Proszę o pisemne, że tak powiem, skierowanie do mnie prośby o to, żebym nie nagrywała sesji. Ja wtedy porozumiem się ze swoim prawnikiem i zdecyduję. Pani mecenas, bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi w sprawie materiałów dla sołtysów. Ale pani Peszczewni jeszcze powiedziała, że bomba. Nie na sali. Bardzo proszę o ciszę, pani mecenas odpowie na tym momencie. Jeżeli chodzi o przesyłanie uchwał dla sołtysów,
to być może takie zwyczaje gdzieś panują, albo ktoś ma to uregulowane, że zgodnie ze statutem, to jest paragraf 15 statutu, o terminie sesji zawiadamia się radnych pisemnie na piśmie, wysyłając zawiadomienie zawierające dane o miejscu i czasie rozpoczęcia sesji, załączając porządek obrad oraz projekty uchwał. I później mamy ustęp 4. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady Gminy podaje się do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie w miejscach publicznych. Czyli w obowiązującym na dzień dzisiejszy statucie nie ma takiego wymogu, żeby sołtysi dostawali projekty uchwał. Tak jest stan obowiązujący na dzień dzisiejszy. Ale czy jest możliwość, że będzie to rozpatrzone i nie wiem, będzie zmiana w zapisie, żebyśmy mieli dostęp do takich materiałów? Ja myślę, że tutaj nie ma żadnego problemu i każdy może mieć dostęp do materiałów. Spróbujemy tą sprawę rozstrzygnąć między Radą a Panem Wójtem, bo sołtysi podlegają pod Pana Wójta, więc ja tutaj nie widzę żadnego problemu, jeśli Pan Wójt wyda zarządzenie. Biuro Rady będzie przekazywać, każdy na nowo ma wszystkie materiały. Pan Wójt może swoim zarządzeniem przekazywać je sołtysom. Nie widzę tutaj żadnego problemu. Oczywiście, jeżeli jest taka możliwość, no to może być też w drodze mailowej. Przynajmniej dla tych, którzy korzystają z maila, tak na przykład jak ja, nie? Ale nie wiem, jak inni. Ale to już decyzja jest Pana Wójta, w jaki sposób. Czyli decyzja Wójta jest i będzie przekazywana. Dziękuję. Czy ktoś, proszę, Pani Radna Kotarba? Ja chciałam się odnieść do tego, co Pani Nowicka przed chwilą powiedziała o poprzedniej sesji. Pani chyba źle interpretuje, miałam Panią za mądrą kobietę i chyba Pani źle interpretuje to, co się Panią pyta. Bo ja Pani zadałam pytanie na ostatniej sesji, czy Pani nigdy nie korzystała z pomocy straży. A Pani powiedziała i zgłaszała na policję, na mnie i na prezesa straży z głosami, że myśmy Panią zastraszali na sesji. Proszę dać dowody na to, dziękuję. Byliśmy, słyszeliśmy. Pani Radna Nowicka, proszę. Dowód jest na oficjalnej stronie Urzędu Gminy Mogilanem. Kiedy Pani mówi, odpalić Nowicką. Pani słowa są nagrane. Każdy może oglądać to na oficjalnej stronie. Ja byłam na tej sesji szok. Kto tak powiedział? Pani zadała pytanie, na które mi Pani nie odpowiedziała. Chodziło o to, że Pani dopala, czy nie brała? Zresztą byli mieszkańcy również i wszyscy słyszeli, dziękuję. Tak, byliśmy i słyszeli, nic takiego nie padło. Jest nagranie na oficjalnej stronie Urzędu Gminy, kiedy Pani Radna Kotarba woła podpalić Nowicką, na co odzywają się głosy z sali i jeszcze Pani przedzwoni na stronę. Cuda nam opisane są normalnie, wiecie co, szok normalnie. Panie Wójcie, proszę. Ja myślę, że... A dzisiaj nas Pani bombą zastraszyła. Ja myślę, proszę Państwa, że sytuacja na ostatniej sesji dotyczyła przede wszystkim naszych straży i to było bolesne, że te pieniądze nie przeszły. I tutaj były pewne emocje. Być może, że kontekst zdania, no ja z tego co wiem, to było mówione, że jeszcze Pani nie zadzwoniła na straż. Czyli w formie takiej, że... Ja sam wtedy mówiłem, że nie rozumieją mieszkańcy może znaczenia i wartości straży, jeżeli nie, w życiu jeszcze nie skorzystali z ich pomocy, czy z ich usługi. Natomiast ci, którzy skorzystali w jakikolwiek tam sposób, zmieniają swoje zdanie i swoją opinię o potrzebie, o służebności straży, o zaangażowaniu i o społecznym działaniu. Dlatego tutaj ja myślę, no tylko że od razu zostało wykorzystane, od razu nagłośnione jakieś płomienie, ogniska na stronach szefera i tam jakieś wycinanie tekstu, więc po prostu niektóre osoby są, które wykorzystują małe jakieś przejęzyczenie, niedogadanie, wycięte z powodzenia i robią od razu z tego potężną aferę, ale ile razy mieszkańcy, czy my urzędnicy jesteśmy na przykład obrażani przez niefortunne sformułowanie ze strony państwa, to wtedy się nie robi oczywiście żadnego. Więc ja myślę, że wyluzujmy tutaj i starajmy się raczej na jakieś takie przejęzyczenie zwracać uwagi. Chyba że wszyscy będziemy teraz się czepiać za słowa. Pani Radna Nowicka, proszę. Chciałam zwrócić Panu Wójtowi uwagę, że bez względu na kontekst zdanie pod moim adresem podpalić Nowicką
jest niedopuszczalne i nie jest dobrze. Wszystko, co na pisie jest niedopuszczalne. Pan w tym momencie nie przyzna mi racji. Uzna pan tylko to jako drobne nieporozumienie. Od pana też zależy atmosfera na tej sesji. Moim zdaniem to pan też powinien zareagować i uspokoić emocje, zanim będą padać takie słowa, takie groźby. Przecież... Po pierwsze, jeżeli coś takiego padało, to ja nie wiem, nie słyszałem tego, co tam nie było. Natomiast prowadzącym sesję nie jest wójt, tylko jest przewodniczący, ale to nie szansy. Natomiast proszę panią, no to my się właśnie różnimy tym, że pani, nawet jeżeli taki tekst nas wystąpił, to pani na niego zareagowała, ja bym na takie coś nie zareagował. No taka jest różnica między nami. No. Szanowni państwo, apeluję do wszystkich stron o rozsądek. To jest sesja. Zachowajmy powagę sesji. Rozmawiajmy o tym, co jest ważne. A resztę zostawmy sobie na kuluary albo po prostu wstrzymajmy się. Nie może być takich sytuacji, że radni są obrażani. Nie może być takich sytuacji, że nie da się momentami prowadzić sesji. Apeluję o rozsądek, o powagę i myślę, panie wójcie, że powinien się pan też przyłączyć do tego apelu, abyśmy mogli tutaj normalnie pracować. Widać dzisiaj dalej. Oczywiście, tylko też jesteśmy małe dzieci. Jeżeli na przykład pan radny Malik parę razy mi to coś tam przyciął, no to zauważcie, że przecież nie robię żadnej afery z tego powodu. No a tutaj raz gdzieś ktoś niefortunnie coś powiedział i strony internetowe, płomienie błyskające, podpalić Nowicką, czy jakiś tam, nie wiem, no proszę państwa, no to chodźmy, kurczę, też jakoś poważnie podchodźmy do sprawy. No bo nie robią takich rzeczy i radni też nie robią takich rzeczy, a parę razy byli obrażeni nie tylko przez niestosowne sformułowanie, lub też przez mieszkańców, a też nie robią z tego. Garnitury ma pan piękne. Proszę, kto jeszcze? Takie były afery. Tego nikt nie pani Nowicka, proszę. Pozwolę sobie jeszcze powiedzieć. Chwileczkę jeszcze pani Nowicka. Chciałam powiedzieć, że słowa, które padły, jeśli są nagrane na oficjalnej stronie urzędu, z ust pani Kotarty, podpalić Nowicką, który nie do przyjęcia. Ale uważam też, że nie do przyjęcia jest bagatelizowanie przez wójta takiej sytuacji, ponieważ pan powinien też zająć stanowisko podobne w tym momencie do mojego, że takie słowa są naganne. Więc również naganne było powiedzenie przez jedną radną z opozycji, że rezerwa wójta służy do tego, żeby sobie kupić garnitury. Proszę rozróżnić te słowa, które padły na moim adresem, tą grozę, założymy to projektalne. Proszę, może zakończmy tą dyskusję. To nie ma najmniejszego sensu. To nie ma najmniejszego sensu. Moi państwo, ja chciałam powiedzieć jedną rzecz. Nie jest osobliwą przyjemnością przychodzenie na radę, ale nie mamy innego wyjścia. Przychodzimy tutaj, żeby patrzeć wam na ręce, bo chcemy, żeby ta gmina wyglądała ładnie, gospodarnie, a wy robicie wszystko, żeby tak nie było. I to jest jedyne nasze narzędzie, tupanie, krzyczenie, robienie uwag, bo nie da się inaczej z wami postępować. I będziemy tu przychodzić. Ile nas, ci co nie pracują, ci co mają wolne, będziemy przychodzić i będziemy tupać, i będziemy krzyczeć, może czasem nieparlamentarnie, ale to jest jedyna rzecz, którą możemy zrobić, bo pan przewodniczący mówi proszę o ciszę, każe zrobić przerwę, każe wyprowadzić, przepraszam bardzo, a mieszkańcy co mogą zrobić? Nic. Nic, no właśnie. Jeszcze zostało nam jedynie odwołanie rady. Ale mogą się państwo zareagować. Przepraszam bardzo, ja zacytuję klasyka. Jak się ma taką sztukę przed sobą, to trudno zachować kulturę. Przepraszam. Pan nie zostawił osobą, która może kulturę uczyć. Dziękuję pani, pan sołtys Bogina, proszę. On będzie zamoczył. Jeszcze straż.
Radny i ja jestem niezauważany przez pana przewodniczącego. Idę bliżej. Bardzo to jest w sumie taka pierwsza sesja, że dosyć taka jakaś nastąpiła zgoda i to i teraz po tej sesji zaczynają się takie targi. W ogóle to jest niepotrzebne, święta się zbliżają i w tej w Radzie też jest większość kobiet, nieraz mówię tak, że jak jest kobiet dużo, to wprowadzają jakiś ład czy coś. No ja widzę, że to u nas jakoś to nie sprawdza, bo troszkę te kobiety tam mi się wydaje, że przesadzają. No po co to wyciągać przed, akurat przed świętami, przed tym i chciałbym złożyć wszystkim życzenia zdrowych, szczęśliwych, wesołych świąt i prosić, żeby zakończyć tę sesję jakoś, a nie jakoś tam no, wyciągać nowo ludzie takie rzeczy naprawdę nieistotne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Grzegorz, zapraszam. Dziękuję uprzejmie, że wreszcie mogłem zabrać głos. Ja, szanowni państwo, mam tak naprawdę dwie odrębne sprawy, więc pozwolę sobie dwukrotnie zadać pytanie. Pierwsze pytanie jest do pana wójta i również pracowników Urzędu Gminy, ponieważ została przedstawiona informacja, że w programie Kapliczka 2016 nasza gmina wystąpiła tylko o jedną kapliczkę, a fundusze z budżetu województwa małopolskiego są na dwie kapliczki. Nasze stowarzyszenie, Stowarzyszenie dla Włosani, wnioskowało o inną kapliczkę jeszcze dodatkową, ale jak się zdaje, dzięki państwu radnym również ta inwestycja, te parę tysięcy nie mogła zostać przyznane, a wynika to z tego, że obniżyli państwo rezerwę wójta. Rezerwę nie na garnitury, pani radna Zerbeka. No właśnie. Bo tylko na oświetlenie, a nie ma pieniędzy na to, żeby dać 5 000 zł. 5 000 zł. Tyle, ile państwo pewnie w ciągu roku dostają diety. Nie ma tych pieniędzy po to, żeby skorzystać z programu Kapliczka, programu, w którym są wyjątkowe możliwości, ponieważ kapliczka nie musi należeć do własności gminy, a może być to tylko porozumienie. Dodatkowa kwestia, myślę, że w imieniu wszystkich, którzy tutaj jeszcze wytrwali, bardzo prosimy kolejny raz o zwołanie sesji w godzinach bardziej możliwych dla mieszkańców. Proszę pamiętać, że państwo są reprezentantami mieszkańców, więc oni mają prawo do uczestnictwa w sesji i nie mają zwolnienia z pracy, jak państwo mają. To dobrze, że kilka osób jest w domu i może przyjechać. Natomiast to, że pan proponuje, żeby uczestniczyć w komisjach rady, przypominam, że komisje są tylko ciałem opiniodawczym, doradczym, a nie zapadają tam żadne wiążące decyzje, które zapadają tutaj. Dlatego bardzo państwa proszę, pomyślcie nad zwiększeniem rezerwy dla wójta, ponieważ takich programów miesięcznie jest kilka. Myślę, że referaty tutaj potwierdzą, więc nie pomoże chowanie głowy w rękach przez panią Nowicką, potrzebne są po prostu pieniądze. Dlatego o nie bardzo prosimy.
Dziękuję. Odpowiem panu, że sesję można przede dopasować do radnych, a dzisiejsza sesja jest dopasowana na prośbę pana radnego Staszczaka. Proszę bardzo. Dzień dobry. Ja chciałem spytać, bo widzę, że pani Nowicka już ma doświadczenie w zgłaszaniu na policję, czy jak będzie wyjaśniona sprawa, bo akurat byłem na tej sesji, pani Nowicka była też radną po poprzedniej kadencji, tego wyroku z 15, że tam jest, teraz będziemy jako gmina obciążeni 4 milionami 200 tysięcy złotych. Chciałbym, jako mieszkańcy mi się wydaje, żeby gmina, nie wiem czy to rada gminy, bo słyszałem, czytałem na internecie, że okazuje się, że pan Krzysztof Musiał, były wójt, twierdzi, że to nie on zerwał umowę. Chciałbym, żeby to wreszcie było wyjaśnione, żeby wreszcie ktoś odpowiedzialny za to, dlaczego mamy w tym momencie płacić taką karę. Bo wiemy dobrze, że na tej sesji wtedy tutaj padło stwierdzenie od radnych, żeby zrobić spotkanie z właścicielami przemysłówki i żeby się dogadać. Wtedy pan wicewójt wstał i powiedział wyraźnie, że nie radni będą o tym decydować, tylko od tego jest on i wójt. Więc dlatego chciałbym, żeby, bo są nagrania, są protokoły z tej sesji, żeby to wreszcie było wyjaśnione. Jeśli był odpowiedzialny, zerwał tę umowę pan wójt, to żeby jego podciągnąć do odpowiedzialności. Jeśli był odpowiedzialny za to, była rada gminy, więc pociągnijmy do tego radę gminy, żeby wreszcie to wyjaśniło. Żeby nie było takich sytuacji, że ktoś narobi dziadostwa, a później społeczeństwo za to płaci. I nikt za to nie odpowiada. To są 4 200 000 zł na dzień dzisiejszy i odsetki urzędowe rosną codziennie. My tutaj się kłócimy, kłócicie się państwo o jakieś parę złotych, a miliony uciekają. Bardzo proszę, żeby to ktoś sprawdził. Ja myślę, że może to wniosek do Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli. Proszę pani radna Kotar, Berbeka. Dzisiaj mieliśmy przyjemność gościć panią radną z powiatu, panią Mardyłę. I myślę, że to pytanie powinno być skierowane do niej bezpośrednio, a nie ale do nas. Ale to nie powiat. Mogłabym wyjaśnić to. Dziękuję. Proszę. Mateusz Paszta, wiceprezes OSP Mogilany. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, chciałem do pana skierować pytanie, kto płaci panu dietę? Państwo, przepraszam. Urząd Gminy płaci pensje pracownikom i diety radnym. Urząd Gminy, tak? A skąd Urząd Gminy bierze pieniądze? No. Naszych podatków. No, proszę, tak? No właśnie, proszę pana, to ja panu płacę pensję i państwu radnym. Tak. Właśnie pani Nowicka, pan też płaci, szanować się urząd. Bo bierze pani pieniądze, na które pani się składa, nie szanując tutaj woli mieszkańców. Tak. I teraz mam drugie pytanie do państwa. Kto powiedział takie słowa? 8 radnych reprezentuje większość mieszkańców, więc zastanówcie się państwo, zanim zaczniecie obrażać większość mieszkańców gminy Mogilany. Kto powiedział te słowa? Tak, pani? No pani. Nagrody nie ma. Droga pani, ja sobie policzyłem, pani jest, jak mam wierzę, z matematyki bankierskiej w podstawówce, ale zajęło mi to 10 minut, żeby sobie policzyć, na kogo głosowała większość mieszkańców Mogilany. Więc tak, łącznie na radnych zostało oddanych 5562 głosy, z czego na Komitet Wyborczy Krzysztofa Musiała 1944, co stanowi 34%, a na Komitet Przyjazna Gmina Mogilany 2108 głosów, czyli 37,9%. Więc bardzo proszę, żeby państwo już nigdy więcej, państwo 8 radnych, nie podnosili takiego wniosku, że państwo są przedstawicielem większości społeczeństwa, bo państwo nie są. Mają państwo poparcie 35%, a nie ponad połowę. Myślę, że nie. Teraz chciałem się jeszcze odnieść do tej nadzwyczajnej rady, która została, sesji, przepraszam, która została zwołana w dniu 4 marca. Tutaj państwo są jako radni tymi szczęściarzami, że państwo mają płatną dietę. Ja jako strażak ochotnik tej pensji, tej diety nie mam płatnej, ale wiedziałem, na co się decyduje, nigdy bym tych pieniędzy nie przyjął. Dowodem jest to, że my żadnych środków prywatnych z działalności nie pobieramy, mamy ustaloną złotówkę za godzinę, natomiast w całości te środki są przeznaczone na cele, nazwijmy to, charytatywne.
I teraz dla mnie niezrozumiałym jest fakt, kiedy na ulicy leży 45 tysięcy, a drugie 45 tysięcy trzeba się dołożyć, że państwo przy tym zadłużeniu gminy nie korzystają ze środków, które no, będą jeszcze przez jakiś czas. Ja wiem, że to jest wyłożenie 45 tysięcy, ale drugie 45 tysięcy jest dofinansowane z funduszy unijnych. Więc jako strażak, ja państwu powiem tak, ja do akcji jeżdżę w butach, nie wiem ile mają lat, ale były kupowane za kadencji pani Mardyły, czyli no co najmniej 6,5 roku. Dlatego chciałem też tutaj serdecznie z ironią podziękować za to, że dalej w tych butach będę jeździł, bo obliczyłem sobie też dokładnie, że za kwotę 90 tysięcy można by wykupić w pełni ubranie bojowe dla 53 strażaków. I ostatnia kwestia. Nie wiem, czy to akurat jest do państwa, ale państwo są przedstawicielem, tutaj są przedstawicielami Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Mogilany. Tutaj apelowałbym do administratora strony na Facebooku, żeby jeżeli w momencie, kiedy już zamieszcza informacje, żeby to były informacje rzetelne, ponieważ na moją polemikę została mi skasowana możliwość dostępu do komentarzy, a moje komentarze zostały usunięte. Tam był taki wpis, że dzięki poprawce radnych, tych 15 poprawkach, będzie wyremontowana ulica Mogilańska, która już jest wyremontowana za 1 100 000. I ja na to odpisałem, że proszę w takim razie wyjaśnić, dlaczego mieszkańcom Chorowic, dlaczego skasowaliście ich inwestycje. W odpisie dostałem, że to radny z Chorowic jest odpowiedzialny za to, żeby realizować generalnie wnioski dla swojej miejscowości. I był taki dopisek, jak by to wyglądało, gdyby radny z Mogilan albo z innej miejscowości wnioskował za dotacjami na cele w innej miejscowości. Przypominam ślubowanie. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Więc zmieńcie sobie administratora, bo naprawdę wypisuje kłopoty. Ale to jest pytanie do administratora, a nie do radnych, więc nie widzę państwu, tutaj związku z tym. Zaznaczyłem, że być może to nie jest do państwa, ale państwo są przedstawicielami stowarzyszenia, więc pozwoliłem sobie taką uwagę państwu wprowadzić. No i ostatnia rzecz. Ta nieszczęsna Zadra Woku, czyli samochód dla OSP Mogilany. Ja sobie znowu przygotowałem statystyki, że w ciągu 20 lat, pani Nowicka mówiła, że OSP w tym roku dostało chyba wystarczającą ilość środków, żeby wnioskować jeszcze o 90 tysięcy. Znaczy 45, to nie jest 90 tysięcy, połowa jest zwracana. I teraz tak, Mogilany w ciągu 20 lat zakupiły dwa samochody. Jeden rocznik 88 Iveco za 50 tysięcy, a drugi rocznik 92 wyremontowany w 2010 za kwotę 220 tysięcy. Czyli łącznie mamy kwotę 270 tysięcy w ciągu 20 lat, co w 40-milionowym budżecie gminy daje 13,5 tysiąca rocznie na samochody, które mają już obecnie ponad 25 lat, a w tym czasie wyjazdy było około 3,5 tysiąca. Więc to generalnie zostawiam państwu radnym pod zastanowienie, czy faktycznie środki. Muszę jeszcze państwa zmartwić, że środki na straż niestety będą musiały rosnąć, chyba że zahamujemy sprzedaż samochodów i zabronimy się mieszkańcom ościennych miejscowości budować miejscowości mobilne. Że to niestety muszę państwa zmartwić. Wydatki muszą być tylko i wyłącznie większe. Dziękuję. Proszę. To ja chciałam nawiązać tutaj do wypowiedzi, bo została ruszona kwestia drogi w Chorowicach i Mogileńskiej. Ja 7 marca złożyłam pismo do przewodniczącego Rady Gminy w imieniu mieszkańców. Podpisali mi się tutaj z ich około 30. I proszę w tym piśmie o uzasadnienie decyzji ze stycznia. Ja wiem, że nasza droga teraz jest w WPF-ie już, ale w dalszym ciągu oczekuję porównania inwestycji
pod względem kosztów i etapu biurokratycznego, konkretnie ulicy Mogilańskiej i ulicy, znaczy no, Podbuków w Chorowicach, bo chciałabym mimo wszystko na zebraniu wiejskim przedstawić mieszkańcom uzasadnienie decyzji ze stycznia. Dlaczego została ta droga cofnięta i przesunięte środki na ulicę Mogilańską, na, bo to było 300 tysięcy, a reszta pieniędzy ponoć miała pochodzić ze sprzedaży gimnazjum, które nie jest sprzedane, więc to jest takie no, jak na loterii. Więc chciałabym, żeby było zestawienie, czy to w postaci tabelarycznej, czy w punktach, jest mi wszystko jedno. Chciałabym to przedstawić na zebraniu wiejskim w Chorowicach. I ja będę pilnowała tego pisma, bo w tamtym roku pisałam do przewodniczącego Rady Gminy, bodajże Odworek, nie pamiętam, który to był miesiąc, chyba maj albo czerwiec, nie dostałam odpowiedzi, ale puściłam to po prostu kantem i zacisnęłam zęby, nie chciałam się kłócić, ale tego pisma będę pilnowała. Tak samo odpowiedzi na to pismo w sprawie uchwał dla sołtysów. Dziękuję. Sprawdzimy w Biurze Rady, czy nie dostała Pani odpowiedzi na pismo. Jeśli chodzi o pismo dotyczące ulicy Mogilańskiej i ulicy w Chorowicach, zwróciłem się do Pana kierownika Klimańczyka o przygotowanie części technicznej, ponieważ ja do tego nie mam dostępu. Zwróciłem się do Pani mecenas o opinię prawną, gdyż tam był zarzut, że nie można tego wykonać na podstawie WPF-u, więc otrzymałem taką opinię prawną w dniu wczorajszym, tak? Wczorajszym czy przedwczoraj? Nie, jakoś tak, natomiast do 30 dni, jak tylko otrzymam opinię od Pana kierownika z IGK, odpiszę i będzie Pani miała odpowiedź zwrotną. Dziękuję. Z tym, że ja nie pisałam tutaj o WPF-ie, tylko tam było... W uzasadnieniu proszę podać konkretne przepisy, które pozwoliłyby, jak Pan stwierdził, na rozpoczęcie prac budowlanych, co negują pracownicy gminy. Tu chodziło o ten budżet gminy, nie? Bo teraz jak jest w WPF-ie, no to już się rządzi troszkę innymi prawami. Pani nie ma przed sobą pisma w tym momencie, ale na pewno Pani dostanie odpowiedź z tego, co pamiętam, to chyba chodziło o WPF, ale no, nie będziemy dywagować w tym momencie. Pan chciał zabrać głos jeszcze. Dzień dobry Państwu, Gadomna Tomasz, prezes OSP Włosań. Ja w celu sprostowania Pani Nowicka, w żadnym wypadku moje słowa, które padły tutaj z tej sali, czyli dokładnie powiedziałem słowa, jeszcze Pani zadzwoni na straż, miałem na myśli, że ja jako osoba reprezentująca straż chciałem wywalczyć te środki dla nas, które są niezbędne. Bo Pani tutaj siedzi za nasze pieniądze, a ja, idąc do straży, co ja mylę? Ja siedzę za Pan, a nie ja. Jak to jest? Bo to z nich Pani szanuje. No właśnie, tylko że ja z Pani podam... Proszę, moment cierpliwości, proszę się wypowiedzieć. Proszę Panią, ja już się wypowiadam. Ja, biorąc udział w akcji ratowniczej, jadąc gdziekolwiek, nie mówię tylko o Pani domu, o Pani mieniu, o czym innym, zabezpieczam to i robię to narażając własne życie. I wie Pani co, te środki są nam potrzebne, żeby chronić nasze życie i dobro Pani. Jeżeli Pani tego nie rozumie, to jest mi bardzo przykro. A, jeszcze jedna sprawa, proszę Panią. Pani, podając mnie na policję, próbuje Pani mnie zastraszyć. Ja Panią tutaj nie zastraszam przy wszystkich świadkach. Pani, podając mnie na policję, próbuje Pani mnie zastraszyć. Tylko, proszę Panią, niech Pani zobaczy. Moi duchowie są tutaj wszyscy. Oni pójdą za mną nawet w ogień. Dziękuję Pani bardzo. Pan radny Pani, proszę. Pan radny Pani. Pan radny Pani, proszę. Dziękuję bardzo. Chciałem zwrócić uwagę i poprosić, jeżeli Pan Przewodniczący czy Pan Wójt będą prowadzili jakieś rozmowy, spotkania w sprawie, bo mamy tutaj informację od ministra Adamczyka, że przystępujemy do działań w sprawie Zadziela, w sprawie wiaduktu w Libertowie, plus oznakowania tam na przejściu na dole na ulicy Żary, jeżeli dobrze pamiętam.
Prosiłbym o podjęcie jakichkolwiek rozmów, żebyśmy już pomału zaczynali rozmowę na ten temat, aby generalna spróbowała przyjrzeć się takiemu problemowi jak prawo skręt w ulicy Żary. Jest to naprawdę niebezpieczny skręt, auta zatrzymujące się przy przejściu dla pieszych bądź przed samym skrętem stwarzają naprawdę potężne zagrożenie i bardzo bym prosił czy pana wójta, czy pana przewodniczącego, jeżeli będą państwo odbywali spotkania z generalną o zwrócenie na to uwagi. Dziękuję bardzo. Przepraszam bardzo, można było. Proszę. Bo pan Maciek tutaj mówi o prawo skręcie na ulicę Żary. Jest jeszcze taka sprawa jak prawo skręt na ulicę Łobzowską do Włosanii, gdzie dziennie jest dużo więcej aut i też tam jeszcze bardziej spoczęty ten prawo skręt do ulicy Łobzowskiej niż do ulicy Żary moim zdaniem. Tam żebym tam żałował też. Ale oczywiście każda rozmowa prowadząca do poprawy bezpieczeństwa jest wskazana. Dziękuję bardzo. Proszę panie wójcie. Proszę państwa, oczywiście jeżeli będą możliwości i taki temat będzie poruszany, jak najbardziej jesteśmy za tym, że będziemy optować. Natomiast panie radny, ja proszę zwrócić uwagę na tekst, który jest wpisany w zadaniu. W zadaniu jest wpisane montaż aktywnego znaku kasetonowego D6 nad istniejącym przejściem dla pieszych wraz z jego doświetleniem. I tu jest koniec, tutaj nie jest mowa o lewo czy prawo skrętach. Jeżeli to wystąpi, to oczywiście tak, ale żebyśmy nie wyszli, że daj komuś palec, a on weźmie ci całą rękę. Byłoby to nieeleganckie z naszej strony i niegrzeczne w stosunku do ministerstwa i do inwestycji, na którą nic nie dajemy, a ministerstwo to robi za własne pieniądze razem z generałem. Więc oczywiście, jeżeli będzie taka możliwość, to tak, ale żebym ja teraz szedł i mówił, proszę państwa, to oprócz tego proszę mi jeszcze to i to zrobić, bo to określa temat zadania, więc przyjmuję do wiadomości, że jeżeli się pojawi okazja, to oczywiście będziemy sygnalizować, ale nie nastawiać się, że to już jest do zrobienia. Ja tylko proszę o podjęcie takich rozmów na przyszłość. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę. Mój nazwisko Wilicki Andrzej. Moje nazwisko Wilicki Andrzej. Jestem od 45 lat ochotnikiem w ochotniczym straży pożarnej Mobilana. I tak szczerze powiedziawszy, to jest moja pasja. I chyba dopóki nie, jak to się mówi, nie oddeleguję się na tamten świat, to będę w tej straży pomagał i cały siebie, jak tylko będę mógł i kiedy będę mógł. Ale nie, to jest mniejsze o to. I trzeba jeszcze jedno powiedzieć, że strażakiem trzeba być z pasji, a nie zapisywać się w ciągu, jak się ma 40 parę lat i mówić, co to się na straży zrobiło. Ja chciałem tylko powiedzieć tak, że Szanowna Rada Gminy Mobilany, a może zwłaszcza 8 tych radnych, jak potrzebowali, żeby było zabezpieczenie na Zakopiance w Gaju, na Zadziela, to prosili strażaków, żeby przyjechali na zabezpieczenie, cuda im obiecywali. Cuda im obiecywali, jak wygrali sprawę, płatkę się zrobiło, dostali dyplomy. Nie wiem, czy ci strażacy będą jeździć na tych dyplomach, będą ludzi ratować tymi dyplomami, a teraz im się wbija mórz w plecy. 45 tysięcy ludzi na budżet, który ma 40 milionów, to są śmieszna suma. A jest taka sprawa, że pieniądze unijne się skończą za 2 lata, już straż będzie musiała kupować wszystkie sprzęty atestowane tylko za pieniądze gminy. Dziękuję. Ja chciałam się odnieść do pana słów. Ja doceniam pana pasję i doceniam to, co pan robi. I między innymi dlatego moim głosem, też bo głosem 8 radnych, przegłosowaliśmy budżet w tym roku, w którym właśnie ochotnicze straże pożarne w gminie dostały 10-krotnie więcej pieniędzy niż w zeszłym. 10-krotnie? Proszę sprawdzić. Są to nieporównywalne pieniądze. Proszę mi nie przerywać tego. Dlaczego teraz pan chce mi przerwać? Ja naprawdę nie przerywałam, miał pan powiedzenia. Dostaliście panowie pieniądze, bardzo dobrze.
Natomiast sprzeciwiamy się teraz jakimkolwiek zmianom w budżecie, który już jest zatwierdzony. I przypominam, że rzeczywiście 8 radnych przegłosowało, że państwo dostajecie około 1 000 000 złotych na wszystkie straże. Proszę, to jest doceniając właśnie panów trud i panów pasję. Natomiast bardzo niedobrze się dzieje, że państwo przychodzicie tutaj teraz w takiej roli jakby przeciwników i krzykaczy na tej sali, ponieważ absolutnie nie jest to potrzebne. Nikt z nas personalnie przeciwko straży nie występował i nie występuje. Na policję to nie, na poli, proszę państwa. Myślę, że tak, się wybieracie. Rzeczywiście ten. Byłam na policji, prosząc, aby nie nadawano temu biegu i żeby ta sprawa nie poszła do prokuratury. Chciałam tylko i wyłącznie o to, żeby policjant spokojnie porozmawiał z panem. Pan jest młodym człowiekiem, ponoszą czasami pana emocje. Chodzi o to, żeby te emocje uspokajać, a raczej nie podżegnywać. Dlatego, że nikomu to nie służy, ani wam, ani nam. I jeszcze te słowa, które tutaj padają, że żyjemy z diety, proszę państwa, gdybyście państwo kiedykolwiek byli radną i poświęcali temu tyle czasu i tyle pracy, jaką my poświęcamy w naszej działalności, to byście mieli świadomość, że dieta w żaden sposób nie pokrywa, nie rekompensuje strat, które finansowe, które ponosimy. I to, że jestem tutaj, to nie jestem tutaj dla diety, proszę mi nie przerywać. To jestem tutaj dlatego, że autentycznie mam naturę społecznika i robię to tylko i wyłącznie dla społeczeństwa. A że akurat na tej sali nie ma ani jednej osoby, która na mnie głosowała, ponieważ oni mają do mnie zaufanie i wiedzą, że dobrze reprezentuję ich interes w Radzie. Państwo, którzy tutaj przychodzicie i krzyczycie, nie jesteście państwo naszymi wyborcami, ale bierzcie pod uwagę, że są też inni ludzie, inni, którzy nie przychodzą na sesję, którzy mają może też swoje interesy. Może my musimy myśleć o interesach wszystkich osób, a nie tych kilkudziesięciu, które przychodzą na sesję. Może nie zgubię przychodzić na sesję. Ale to tylko ósemka. Proszę państwa, dość przykra sprawa. Obecnie tu dostali w twarz od pani radnej. Nie jesteście moimi wyborcami, no więc... ja to tak odebrałem, Społeczeństwo jest jedno i tak jak czytał pan, nie wiem jakie tam nazwisko, ale czytał... Pani mi teraz przerywa, a pani... Pan próbuje wytworzyć dodatkowy kontakt między nami radnymi, a osobami na sali. Nie, ja jestem trzeźwo myślący, ekonomicznie, a nie zapatrzony jak koń z takimi na oczy zasówkami i tylko w jednym kierunku. Proszę państwa, jaka ekonomia? Prosiłem was na sesji. Uargumentujcie, dlaczego nie chcecie dać z oszczędności z kanalizacji 45 tysięcy na to, czy na przykład na straże 90 tysięcy zwiększyć rezerwę. Jakie jest wasze uzasadnienie? Tego uzasadnienia nie usłyszałem. Jest to wbrew działaniu tego, co było do zdobycia do 15. Teraz już poszło, już nie zyskamy bezpiecznej Małopolski, już się skończyły wnioski, nie napiszemy tego wniosku, no ale dla mnie to jest nienormalne. Nienormalne. Pani się jeszcze oburza, że mieszkańcy mówią z podatku. Mają rację, proszę panią. Jeżeli jest pani radną, to po pierwsze, pani ma zwrot kosztów, ale nie zarobek. Więc za zwrot kosztów, proszę panią, 1000 złotych, to dzisiaj zarabiają, przepraszam, ekspedientki w Carrefourze, które wstają o godzinie 4, o godzinie 5 mają zwąsany autobus, zasuwają do Carrefoura, proszę panią, i pracują tam do godziny 18. Wracają do domu, jest godzina 19 i dobrze, że ma to zrobić gdzieś i po dziecko do szkoły iść. I proszę panią, mają za to minimalną średnią krajową. Więc niech pani nie obraża tutaj mieszkańców, czy je obraża instytucji takiej, jak, która się nazywa państwo, która ustala pewne warunki i diet, i nazewnictwa, i finansów. Bo jeżeli proszę pani, jeżeli pani pasuje, to jest takie brzydkie bardzo powiedzenie, widziały gały, co brały. Jeżeli pani pasuje, można się wycofać w każdej chwili. Natomiast radny nie jest po to, żeby tutaj zarabiać kokosy. On ma mieć zwrot w postaci diety. Zresztą sama nazwa dieta wskazuje, jeżeli nie wiemy, no to trzeba sprawdzić, co to znaczy. Dziękuję. Panie radny.
Ja prosiłabym o zamknięcie. Dlatego, że, proszę Państwa, podgrzewanie emocji, płacenie się, pytanie za słówka, niczemu nie służy. Niczemu nie służy. Jeśli mamy, a tu się okazuje, że mamy bardzo różne spojrzenie na sprawę, powinniśmy o tym rozmawiać nie grupa na jedną osobę, nie krzyczący na tego, który mówi się cicho i powiedzmy merytorycznie i spokojnie, tylko powinno się rozmawiać naprawdę albo w kuluarach, ale rzetelnie, a nie wywierać takiej presji. Podgrzewanie emocji jest do niczego, naprawdę do niczego nie prowadzi. Zgody nie będzie, jeśli coś takiego będzie miało miejsce. Dlatego wnioskuję, składam wniosek o zamknięcie dyskusji i zamknięcie sesji. Kto z panów radnych jest za zamknięcie dyskusji? Wniosek pani. Za, kto jest przeciw? A tu jeszcze chciał powiedzieć pan coś wcześniej. Jeden przeciw, kto się wstrzymał? To był dobry moment, żeby właśnie może sobie powiedzieć parę rzeczy. Dyskusja została. Towarzyszy, to byłby z was dumny, naprawdę. Proszę. Dobra zmiana. Proszę Państwa, wyczerpanie się dzisiejszy porządek obrad. Zamykam obrady. Panie Przewodniczący, jeśli ja prosiłam. 18 sesji. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję.